Rozpoczynamy. Jeszcze tylko przywitam pana dyrektora Nachuluka i zaczynamy, proszę, o podpisanie listy. Jak sobie państwo radzicie z podpisaniem listy? Zaraz bardzo się okaże. Pani przewodnicząca. Cieszę się. Panie Włodku, czy wszyscy się podpisali, bo ja nie widzę do końca. Tak, liczbowo. Okej. Drodzy państwo, zatem miło mi państwa powitać na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Sprawdzałem, no różnie to bywa, raz mnie słychać lepiej, raz gorzej, ale postaram się może poszukać miejsca, gdzie będzie mnie lepiej słychać. Dzień dobry, dołączam do Komisji Gospodarki Komunalnej, jeszcze jestem ciągle na tamtej komisji. Gościom, zaproszonym dyrektorom, koleżance i kolegom radnym Fundacji Wolności i komisję uważam za zamkniętą, tylko proszę jeszcze wypełnić listę obecności. Panie Włodku, czy pan, witam panów radnych, pana Brzozowskiego i pana Drozda. Czy my możemy panów dopisać do listy, zgłosić tak do protokołu, do listy obecności z zaznaczeniem, że państwo uczestniczyliście w innej komisji przez chwilkę? Tak, na liście obecności będzie taka odnotacja i nic się nie dobrze dzieje. Nie musimy jasne powtarzać, okay, jeszcze super raz listę obecności. To dziękuję bardzo. Pana Brzozowskiego bardzo dobrze słychać, natomiast pan Drost fatalnie, więc rzeczywiście niech pan radny może znajdzie jakieś miejsce, żeby nas słyszeć i żebyśmy my pana słyszeli. Drodzy państwo, rozumiem, że zapoznaliście się z porządkiem obrad. Czy ktoś ma jakieś pytania dotyczące porządku? Nie widzę, dziękuję. Zatem będziemy przechodzić do porządku. Drodzy państwo, doszły takie rzeczy, doszły trzy sprawy. Wpłynęły dwie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok, druk 891 z kreską 2, są pod daną uchwałą, i kolejna autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin, druk 892 kreska 2, też ta autopoprawka jest pod daną uchwałą. I trzecia sprawa jest to projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Lublin, druk numer 921 z kreską 1, kreska 1, i ten projekt uchwały jest jako punkt 5 naszego porządku obrad, porządku posiedzenia. To tyle, nie widzę żadnych pytań. Drodzy państwo, przechodzimy do punktu pierwszego. Punkt pierwszy, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok, druk numer 891 kreska 1 wraz z autopoprawką numer 891 kreska 2. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące punktu pierwszego? Nie widzę, nie słyszę, zatem przechodzimy do głosowania. Panie Włodku, mogę prosić? Dziękuję bardzo. Proszę o oddawanie głosów. No niestety chyba pan Drost jest niepołączony albo ma jakieś problemy, bo jeszcze nie głosował. Rozumiem, to jeżeli pan Drost
się z nami nie... To będziemy kontynuować, natomiast jeżeli mogłabym pana prosić, panie Włodko, o za, nie wiem, skomunikowanie się z panem Drozdem lub kogoś z obsługi. Bardzo będę wdzięczna, żebyśmy później nie mieli... Już jestem dołączony, już głosuję za obecnością. Super, sama się sprawa rozwiązała, dziękuję. Jasne, dziękuję także. Czy państwo się widzicie? O, jak jeszcze pan zmniejszy, to... Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, głosu. Proszę bardzo. Jestem za, bo nie ma mojego głosu, a widzę, że zagłosowałem i przekazałem. Pani Moniko, nie słyszymy. Pani Moniko, mikrofon. Przepraszam. Czy pan Włodek może sprawdzić? Sprawdziłem. Pan Leszek Danielski jest za. Tak. A, pan Leszek Danielski jest zalogowany dwa razy. Okay. Dwa razy, ale to już nie szkodzi. I jest pan na samym końcu ma kropeczkę, a w środku kropeczki nie ma. Aha, rozumiem, dobrze, dziękuję. Panie Włodku, niech pan kontroluje kropeczki. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, drodzy państwo, do punktu drugiego do porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, druk nr 892 z kreską 1 wraz z autopoprawką druk nr 892 kreska 2. Czy ktoś z państwa ma pytania dotyczące tego punktu? Nie widzę, nie słyszę, zatem przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Proszę o oddawanie głosów przez państwa radnych. Zakończyliśmy głosowanie. Siedem za, trzy wstrzymujące się. Czy dobrze widzę, panie Włodzimierzu? Już musiałem się odciszyć. 603, to znaczy 6 za, 0. Tak, no nie. 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Jasne. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do punktu trzeciego, drodzy państwo. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Spółka ZOW w Lublinie na lata 2021-2024, druk 897-1. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące tego punktu? Widzę, że pan prezes jest cały czas przygotowany, może chce zabrać głos w tej kwestii, w tym punkcie. Drodzy państwo, nikt. Dobrze, zatem rozumiem, że państwo to już stawało na poprzednich komisjach. Drodzy państwo, zatem przechodzimy do głosowania punktu trzeciego. Proszę państwa o oddawanie głosów. Zakończyliśmy głosowanie. No jeszcze jedna osoba, zaraz już sprawdzę kto. Już mam. Okej, wszyscy są. Osiem za, zero przeciw, jeden wstrzymujący się.
Jasne, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu czwartego. Punkt czwarty. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu do spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Bystrzyca w Lublinie, spółka ZO, druk 898-1. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące punktu czwartego? Czy w tej kwestii to pan Komorski? Tak, jestem do dyspozycji na wcześniejszych komisjach. A, i pan był obecny, jeśli tylko jest potrzeba wyjaśnienia czegoś, czy w kontekście tego aportu, czy wcześniejszych zmian budżetowych, to jestem do dyspozycji. Ja właściwie to bym chciała, tak? Pan dyrektor Mazur jest, pani przewodnicząca. Widzę właśnie, Mazur witam. Jest. Witam pana dyrektora. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry państwu. Ja bym chciała dwa słowa usłyszeć osobiście na temat wniesienia tego aportu. To który z panów mógłby mi tą kwestię wyjaśnić? Który z panów? To proszę bardzo pana dyrektora Mazura. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na przekazanie w formie aportu, czyli wkładu niepieniężnego do jednoosobowej spółki gminy Lublin, MOSiR Bystrzyca spółka ZO, nieruchomości numer 160/15, zabudowanej między innymi halą Globus. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzierżawie spółki MOSiR od początku funkcjonowania spółki, to jest od 2011 roku. Spółka systematycznie zarządza obiektem oraz czyni nakłady w postaci remontów, często wymaganych przez spełnienie wymagań stawianych w ramach poszczególnych dyscyplin. Przykładowo w 2019 roku wydano przez spółkę ponad 200 tysięcy na remonty hali Globus, w 2018 roku było to ponad 700 tysięcy, w 2017 roku ponad 500 tysięcy. Dysponowanie nieruchomością jak właściciel, czyli po przekazaniu w formie aportu nieruchomości do spółki, wpływa korzystniej na sposób rozliczania nakładów dokonywanych przez spółkę poprzez możliwość amortyzacji. Podobnie jest w przypadku stadionu Lublinianka, który na przełomie 2016 i 2017 roku został przekazany do spółki. Spółka systematycznie czyni nakłady i może korzystniej rozliczać podatkowo te nakłady, wydatki, niż nie będąc właścicielem, czyli wykonując nakłady na cudzym majątku. Kolejnym aspektem jest, jeżeli spółka będzie posiadała nieruchomość jak właściciel, nie będzie ponosiła kosztów związanych z dzierżawą. Przypomnijmy, że spółka została powołana w 2011 roku w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań publicznych. Te zadania mają w głównej mierze charakter misyjny. Spółka nie działa w pełni komercyjnie. Część działań jest oczywiście komercyjna dla naszych mieszkańców, natomiast w głównej mierze te zadania mają charakter misyjny, nie pozwalają w pełni uzyskiwać wolnorynkowych przychodów. Tak jest również w przypadku hali Globus, która jest wykorzystywana w pełnych możliwościach czasowych, bardzo często przez związki, kluby sportowe i odpowiednie rozliczenia. Nie jest to w pełni wykorzystywane komercyjnie. Jeżeli będą jakieś Państwa pytania, to służę odpowiedzią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie panu dyrektorowi. Rozumiem, że idzie ku lepszemu i że MOSiR Bystrzyca w najbliższych latach przeprowadzi modernizację i będziemy mieć klimatyzację na przykład. O, no pani, dziękuję pani przewodnicząca, dziękuję. Lata oczekiwania. Lata oczekiwania, tak. Nie mam nadzieję, pani przewodnicząca. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że każda kwota, która jest wydatkowana, jeżeli mamy możliwość rozliczenia jej w korzystniejszy sposób, biorąc pod uwagę finanse publiczne, powinniśmy w tym kierunku działać.
Jeżeli z jednej strony oceniamy sytuację finansową Mosiru i mówimy o tym, żebyśmy podejmowali działania korzystniejsze dla spółki, dla finansów, spółka Mosir jest jednoosobową spółką, zatem miasto sprawuje pełni kontrolę nad tym. Jest to jednym z elementów, który wpłynie korzystniej na finanse spółki. Dziękuję bardzo. Jasne, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czy ktoś jeszcze ma z Państwa pytania? Nie widzę, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad punktem 4 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki Mosir Bystrzyca, druk 898-1. Proszę o oddawanie głosów. Mamy jeden głos wstrzymujący, jeden przeciw, pozostały głos za. Dziękuję bardzo za głosowanie. Przechodzimy, drodzy Państwo, do punktu 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru granic i aglomeracji Lublin, druk 920-1. I czy ktoś z Państwa ma pytania, z Państwa radnych? Natomiast ja, uprzedzając Państwa radnych, chciałabym o wyjaśnienie. Nie widzę Pani nikogo, nie widzę Pani Dyrektor z Ochrony Środowiska, to może Pana Dyrektor... Pani Przewodnicząca. Dobrze, to ja bym chciała, żeby mi... O, witam Panią Dyrektor. Chciałabym, żeby Pani wyjaśniła tutaj szczegółowo, później może jeszcze Pana Prezesa Matyjaszczyka dopytamy. Natomiast bardzo bym prosiła o wyjaśnienie, do czego zmierzamy i czy na pewno działamy na korzyść gminy Lublin. I proszę o wyjaśnienie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, już wyjaśniam. Obowiązek przygotowania uchwały i w ogóle stworzenia aglomeracji wynika wprost z przepisów unijnych, które zobowiązaliśmy się implementować do naszego porządku prawnego w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dążeniem jakby nadrzędnym jest to, aby jak największa koncentracja ścieków, jak najwięcej ścieków zbieranych z obszarów naszego państwa trafiało do oczyszczalni ścieków i były to obszary skanalizowane. Podejmujemy tę uchwałę pierwszy raz z uwagi na zmianę tutaj właściwości. Do tej pory uchwała ta była podejmowana przez... Przepraszam, Pani Przewodnicząca, proszę wyłączyć mikrofon. Tak już. Do tej pory uchwała ta była podejmowana przez marszałka i taka aglomeracja funkcjonowała do końca. Halo, ja teraz Pani Dyrektor nie słyszę zupełnie. Czy Państwo słyszycie? Tak, słyszymy. Pani Dyrektor przed chwilką mówiła. Tak, teraz może będzie lepiej słychać. Słychać. To bardzo dobrze, Panią Dyrektor. Do końca obecnego roku jesteśmy zobowiązani dokonać po pierwsze przeglądu granic aglomeracji dotychczasowej i taki przegląd był przeprowadzony wraz oczywiście z gminami, które razem z nami w tej aglomeracji uczestniczą. Część gmin zgłosiła zapotrzebowanie zmiany. Przepraszam bardzo, ja natomiast nic nie słyszę zupełnie. Czy ktoś z obsługi... Pani Moniko, czy mnie Pani słyszy? Piotr Popiel z tej strony. Pani Moniko, czy mnie Pani słyszy? Halo, Pani Moniko, czy mnie Pani słyszy? Przepraszam, tak, już teraz słyszę. Chyba miałam problem ze słuchawkami. Także bardzo Panią Dyrektor przepraszam. Jeżeli może Pani kontynuować, to proszę bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Pierwszym etapem przystąpienia do przygotowania uchwały, którą tutaj Państwu przedstawiamy, była konieczność przeglądu granic dotychczasowej aglomeracji. Część gmin zgłosiła zapotrzebowanie zmiany granic, w związku z czym przystąpiliśmy do przygotowania porozumienia międzygminnego, które to Państwo radni byli uprzejmi przegłosować na sesji we wrześniu. Było to porozumienie międzygminne
o przystąpieniu do opracowania granic nowej aglomeracji. W chwili obecnej, jeżeli chodzi może o same tutaj kwestie granic, jeżeli chodzi o miasto Lublin, my tego obszaru nie zwiększyliśmy. Natomiast gminy, które razem z nami w tej aglomeracji uczestniczą, zgłosiły takie zapotrzebowanie. Ja zaraz się postaram Państwu, jeżeli jest oczywiście taka, wiem, że takie pytania padały chyba na poprzedniej komisji. To są gminy Wólka, gmina Głusk przede wszystkim zgłosiły zapotrzebowanie poszerzenia aglomeracji o kolejne miejscowości. Stąd też prośba o zmianę i o przyjęcie takiej uchwały. Rozumiem, dziękuję bardzo. Ja mam pytania do pana prezesa, czy to albo do pani dyrektor, bo ja chciałam zapytać, czy w związku z tym, bo tak czytałam uzasadnienie, może nie do końca zrozumiałam, że czy te gminy, co to znaczy, że gminom, że te gminy ościenne będą mogły teraz łatwiej, znaczy czy w ogóle będą mogły aplikować o środki na budowanie i na tworzenie kanalizacji u siebie. To chodzi o środki unijne? Pani przewodnicząca, już wyjaśnię. Tak, chodzi to tu również o środki unijne. Funkcjonowanie dla tych mniejszych gmin w aglomeracji, która jest też obowiązkiem, jakby wykazuje zasadność budowy kanalizacji, ponieważ dla budowy kanalizacji środków unijnych pozyskania dofinansowania konieczne jest uzasadnienie, że tak powiem, skoncentrowania ludności do tego, żeby taką sieć kanalizacyjną wybudować. Tutaj jeżeli jeszcze coś wymaga do powiedzenia, to nie wiem, czy pan prezes tutaj jeszcze coś dopowie, ale myślę, że to głównie chodzi o to i gminy te mniejsze, dlatego no, zgłaszają projekty i zawsze dostają pewnie jakieś dodatkowe punkty za to, że funkcjonują w aglomeracji i mogą dzięki temu o te środki się ubiegać. Jasne, dziękuję bardzo. Natomiast jeszcze mam pytanie do chyba do pana prezesa, do pana prezesa Matyjaszczyka. Czy rozumiem, że my też z tej uchwały poszerzającej granice aglomeracji Lublin i z tego, że te ościenne gminy będą korzystały z oczyszczalni ścieków w Hajdowie, będziemy mieć namacalne wpływy, to znaczy no spółka MPWiK, mógłby mi pan to wyjaśnić dokładnie? Pani przewodnicząca, oczywiście tak, bo jak gdyby sama konstrukcja aglomeracji ma na celu skierowanie ścieków, które są możliwe do skierowania do istniejącej lub nowo budowanej oczyszczalni. I jak gdyby idea budowy aglomeracji wiąże się ze zbieraniem ścieków z jak największego obszaru. Oczywiście technicznie możliwego i o tym wcześniej powiedziała pani dyrektor, że są kryteria, które opisują aglomerację, jeżeli chodzi o poziom zagęszczenia mieszkańców. Oczywiście finalnie jest to korzyść dla miasta, bo są to wpływy dla spółki za oczyszczanie ścieków z gmin ościennych, ale też jak gdyby myślę, że na to trzeba patrzeć szerzej, bo jest to korzyść dla regionu w rozumieniu gminy Lublin i gmin ościennych, bo wykorzystujemy infrastrukturę, którą posiadamy w gminie Lublin. Także jest to korzyść wspólna dla nas jako spółki, są to przychody i też lepsze wykorzystanie oczyszczalni na Hajdowie. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję za wyjaśnienia panu prezesowi, pani dyrektor. I czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania dotyczące tego? Pan radny Popiel, proszę bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo, chciałbym zapytać o możliwości naszej oczyszczalni ścieków. No, będziemy zbierać teraz nieczystości jeszcze z większego obszaru. Przypomnę, że co mnie cieszy, tak, że mamy nowe zasilanie, ale w energię elektryczną, ale te wszystkie inwestycje też kosztują i chciałbym zapytać, jakie są możliwości w tym momencie, jakie jeszcze rezerwy nasza oczyszczalnia ścieków posiada. Dziękuję. Proszę bardzo, panie prezesie. W tym pierwszym założeniu, jeżeli chodzi o aglomerację, czyli w tym założeniu, które aktualnie jest teraz zmieniane, jeżeli chodzi o obszar i parametry tej aglomeracji,
Zakładaliśmy, że oczyszczalnia będzie miała zdolność oczyszczania na poziomie 600 tysięcy RLM-ów. W tej nowej aglomeracji, po tych modernizacjach, które też aktualnie realizujemy, jest to 820 RLM-ów. I taką zdolność oczyszczania, nasza oczyszczalnia będzie posiadała. Oczywiście to wszystko odnosi się do aktualnych przepisów prawa, jeżeli chodzi o parametry ścieków odprowadzanych do rzeki Bystrzycy. Nie wiemy, jak w przyszłości będą kształtowały się te parametry, jeżeli chodzi o ścieki. Nie będzie oczyszczania też wymagała w przyszłości dostosowania do nowych parametrów finalnych, jeżeli chodzi o jakość ścieków. To oczywiście przyszłość pokaże, bo pomysły, które się pojawiają w Unii Europejskiej, są po prostu różne. Zobaczymy, jak to się będzie układało. Na dzień dzisiejszy ta zdolność 600 do 820 RLM-ów, tysięcy RLM-ów będzie podniesiona. Także myślę, że z punktu widzenia jak gdyby możliwości oczyszczalni, tą nadwyżkę jeszcze będziemy posiadali, jeżeli chodzi o możliwość przyjęcia ścieków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze może ma jakieś pytanie dotyczące punktu 5? Nie widzę. Zatem, drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania. Projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Lublin, druk 920-1. Proszę o oddawanie głosów. Wszyscy Państwo zagłosowaliście za, dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do punktu 6. Punkt 6, projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin, druk numer 907-1. Czy ktoś z Państwa ma pytania dotyczące punktu 6? Ktoś z Państwa radnych? Ten projekt uchwały był omawiany praktycznie na każdej komisji, także pewnie wszyscy Państwo radni już się doskonale z nim zapoznali. Nie widzę żadnych pytań, zatem przechodzimy do głosowania punktu 6. Dziękuję. Zakończyliśmy głosowanie. Dwa głosy wstrzymujące się. Pozostałe za. Pani przewodnicząca, ja zagłosowałem za, a tu na wykazie mnie nie ma. Rozumiem. Proszę do protokołu. Dziękuję serdecznie. Tak. Proszę o zaprotokołowanie głosu za radnego Osińskiego. Dziękuję bardzo. No właśnie, jakaś dziwna sprawa, bo pokazało mi, że głosowało 9 osób, ale w wynikach było tylko 8. Już jest uwzględniony ten głos. Dziękuję. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu 7 porządku posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku, druk 894-1. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie w kwestii punktu 7? Nie słyszę. Nie widzę. Oprócz tego, że pan dyrektor Borowy jest w gotowości. Dziękuję bardzo. Zatem, drodzy Państwo, przechodzimy do głosowania punktu 7.
Zakończyliśmy głosowanie. Jeden głos wstrzymujący się, natomiast tutaj... Podobnie u mnie jest to samo, pani przewodnicząca. Jeszcze raz, na wykazie mnie nie ma. Gdzieś nie zadziałało mi na łączach, ale głosowałem za oczywiście. Dobrze. Panie Włodzimierzu, proszę o dopisanie radnego Osińskiego, że był za. Tak, oczywiście dopisałem i dopiszę pewnie następnym razem, bo no coś się dzieje. Pokazuje, że pan Osiński bierze udział w głosowaniu, bo ja mam taki pogląd. Dopóki nie otworzę ankiety, to nie wiem, jak głosował, a potem jak wchodzę w ankietę i widzicie państwo to wszyscy, no nie ma go, nie ma kropeczki przy żadnym, ani za, ani przeciw, ani wstrzymał się. Także chyba proszę, żeby pan Osiński po prostu włączał mikrofon i mówił, jestem za, albo się wylogował i zalogował z powrotem. Może lepiej w ten sposób, żeby się mówił głośno. Dobrze, jasne, dziękuję bardzo. Natomiast też widzę, że tutaj okienko radnego Targońskiego świeci się w różnych kolorach i coś przerywa, więc może są jakieś problemy. Natomiast nie, ja jeżeli... Transmisję dobrą, to nie wiem, czy mnie słychać, ale chyba słychać. Słychać dobrze, Zbyszku. Także dobrze, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu 8 porządku posiedzenia. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy Alei Spółdzielczości Pracy w Lublinie. Druk numer 914 kreska 1. Czy tutaj ktoś jest z Państwa wnioskodawców? Kto mógłby? Dzień dobry, witam wszystkich Państwa w imieniu spółki Porozumienia. Jak najbardziej jesteśmy. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania czy zastrzeżenia, to z miłą chęcią odpowiem. Jasne, dziękuję Panu bardzo. Państwo radni, czy ktoś z Państwa jest, czy ktoś z Państwa chce, bo my oczywiście projekt uchwały mamy i jesteśmy zapoznani z nim, ale czy ktoś z Państwa chce dopytać tutaj Państwa inwestorów? Można? Popiel? Tak, dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo radni, szanowni Państwo inwestorzy, ja muszę powiedzieć, że zdanie mam już wyrobione i krytycznie jestem nastawiony do Państwa inwestycji, ale to pominąwszy, ja, że tak powiem, nie rozumiem tylko Państwa zachowania jako przyszłych inwestorów w kontekście tego, co ma się wydarzyć, bo w wypowiedzi na posiedzeniu w poniedziałek na Komisji Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska pani dyrektor Żurkowska, dyrektor Wydziału Planowania, która czuwa nad wszelkimi procedurami, prawda, nad procesem planistycznym, poinformowała nas, że akurat w przypadku tego terenu, gdzie jesteście Państwo zainteresowani, że tam zmiany miejscowego planu zagospodarowania są procedowane, jest etap uzgodnień i że na wiosnę praktycznie będzie już pierwsze wyłożenie do wglądu publicznego tego dokumentu, gdzie Państwo będziecie mogli w normalnym trybie odnosić się do tego, gdzie będzie udział społeczeństwa. A Państwo 18 listopada, tak, w dniu dzisiejszym, chcecie, że tak powiem, wprowadzić coś nowego. A dla mnie to jest troszeczkę niezrozumiałe, bo tak, w zapisach studium obowiązującego jest już dopuszczona funkcja i usługowa, i wielorodzinna. To zwróćcie Państwo uwagę. W przypadku poprzednich inwestycji, szanowni Państwo radni, mieliśmy sytuację, jakby to powiedzieć, zgoła inną, gdzie były to tereny, gdzie była, no, w mojej ocenie, rozbieżność pomiędzy zapisami samego studium a daną inwestycją, co rzeczywiście w niektórych miejscach pozwalało inwestorom na to, aby skorzystać o tyle ze specustawy, no bo wyraźnie wskazywali, tak, że teren, który posiadają do inwestycji, ma przeznaczenie w studium inne niż to rozwiązanie, które proponują, czyli budownictwo wielorodzinnego. Państwo natomiast posiadacie nieruchomość, na której jest w obecnym studium dopuszczona funkcja i usługowa, i zabudowa wielorodzinna. I toczy się zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na wiosnę już prawdopodobnie będzie pierwsze wyłożenie, a Państwo w tym momencie
Mówicie, że chcecie w ogóle ponad tą procedurę planistyczną wyjść do przodu i tutaj za pomocą ustawy Lex Developer zaproponować pewne rozwiązanie. No, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem i to mnie, powiem wprost, jeśli mnie to w jakiś sposób nastawia już negatywnie, powiedzmy, do tej całej dyskusji z państwem, nie na dzień dzisiejszy, bo na dzień dzisiejszy ja jestem zobligowany do tego jako radny, żeby ocenić projekt, który ma po prostu bardzo, że tak powiem, taką intensywną zabudowę. Tak ja tylko i wyłącznie się do tego odnoszę. Natomiast to mnie nastaja w taki sposób już negatywny, że nie chcecie państwo tych kilka miesięcy poczekać, co dla dużych, że tak powiem, inwestorów, no jest dla mnie dość dziwne. Dziękuję, mam nadzieję, że udało mi się przekazać to w taki sposób, że państwo, żeście zrozumieli. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu radnemu. Czy pan inwestor odniesie się? Dzień dobry, tak, chciałbym się do tego odnieść. Przede wszystkim to, że jest ustalone studium, to nie znaczy oczywiście, że na wiosnę będzie jakakolwiek decyzja, tak, w sprawie zagospodarowania tego terenu. No i spełniliśmy wszystkie wymogi tej specustawy Lex Developer, która pozwala nam po prostu na złożenie takiego wniosku. I po to powstała taka ustawa, bo niestety, ale w tej chwili w Polsce brakuje ponad 2 miliony mieszkań wedle danych statystycznych, wedle analizy przeprowadzanej przez specjalne firmy. W tej chwili w Polsce buduje się około 150 tysięcy mieszkań rocznie. Także to zapotrzebowanie na mieszkania mamy przynajmniej na 20 lat do przodu. Jeżeli chodzi o zastrzeżenie odnośnie intensywności zabudowy, czy też wysokości tego budynku, o której wcześniej rozmawialiśmy, no to jest uchwała numer 325 z dnia 5 września 2019 roku, w której została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej vis-a-vis, dosłownie naprzeciwko naszej działki, na której chcielibyśmy się zbudować. No i która zezwala na zabudowę do 40 metrów wysokości, tak? Czyli to jest ponad 12 piętr w górę, gdzie my chcemy wybudować blok 8-piętrowy, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o tą intensywność zabudowy, no to jeżeli miasto wyraża zgodę na zabudowę 40-metrową, to nie widzę przeciwwskazań, czemu nie miała być zgoda dla zabudowy 30-metrowej. Dla nas jako inwestorów jest to, że tak powiem, logiczny wniosek, że jeżeli miasto w 2019 roku we wrześniu zgodziło się na taką zabudowę, no to planuje, że tak powiem, zagospodarowanie tego terenu bardziej w stronę metropolitarnego, tak? Więc jest to dla nas logiczny wniosek. Dziękuję. 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 Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze pytania dotyczące tego punktu? Nie, dziękuję. Zatem przechodzimy, drodzy państwo, do głosowania. Dziękuję. Zakończyliśmy głosowanie. Jeden głos za. Sześć wstrzymujących się i dwa przeciw. A ja nie widzę swojego. Nie. Pani Moniko, kolumna B jest kolumną przeciw. A, przeciw. Tak, przepraszam. Ja jeszcze poza tym bardzo źle widzę. Już widzę. Tak, przepraszam. Już widzę. Nie widzę. Bardzo proszę pana Włodka o odczytanie wyników głosowania, bo naprawdę bardzo źle widzę tą małą krateczkę. Panie Włodku? Tak, żeby się wyciszyć, musiałem zamknąć to głosowanie. Już państwu mówię. Pan Piotr Popiel, słuchać mnie? Tak, proszę bardzo. Pan Piotr Popiel, pani Magdalena Kamińska, pan Choduń, pani Kwiatkowska, pan Targoński i pan Brzozowski przeciw. Za był pan Osiński, a wstrzymało się dwóch radnych, pan Drost i pan Daniewski. Dziękuję bardzo. Zatem nie podjęliśmy przedmiotowej uchwały.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Przepraszam. Zaopiniowaliśmy negatywnie. Tak, panie Włodzimierzu? Tak, tak. Poprawnie? Tak, bardzo dobrze, tak. Dziękuję serdecznie. Dokładnie to nie uzyskał pozytywnej opinii. Jasne. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 503 /12/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Lublin położonych w Lublinie przy ulicy Łęczyńskiej 118 i Emanuela Grafa na rzecz powiatu lubelskiego, druk 899-1. Czy ktoś z państwa ma pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania. Oczekujemy na wyniki. Wszyscy państwo radni są za, zatem pozytywnie opiniujemy przedmiotowy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy Alei Wincentego Witosa i Królowej Jadwigi, druk numer 900-1. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Jeden głos przeciw, jeden wstrzymujący się i nie widzę, ile jest kropeczek za. Czy wszyscy państwo się widzicie? Siedem głosów za. Dziękuję bardzo. Zatem zaopiniowaliśmy pozytywnie uchwałę. Przechodzimy do punktu 11, drodzy państwo. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Powstańców Śląskich, druk 901-1. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące punktu 11? Nie widzę, dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania punktu 11 projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Wynik podobny, identyczny jak przy poprzedniej uchwale. 7 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Zatem pozytywnie zaopiniowaliśmy przedmiotową uchwałę, projekt. Przechodzimy do punktu 12, drodzy państwo. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ulicy Grodzkiej 14 w Lublinie, druk numer 902-1. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Nie widzę, nie słyszę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania.
Wszyscy Państwo radni są za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin, usytuowanego w budynku przy ulicy Poniatowskiego 4 w Lublinie. Druk numer 903-1. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie słyszę, nie widzę. Dziękuję bardzo. Zatem przechodzimy do głosowania punktu 13. Jednogłośnie podjęliśmy, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowaliśmy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin, położonej w Lublinie przy ulicy Naukowskich 236A. Druk numer 904-1. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Dziękuję bardzo. Pan radny Popiel, proszę bardzo. Tak, pani przewodnicząca, szanowni państwo, ten temat już się pojawia na czwartej komisji. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za podesłany materiał. Nie wiem, czy państwa aż tak mocno wprowadzać, bo na pewno o tym będę mówić w dniu jutrzejszym na sesji Rady Miasta, bo temat traktuję zdecydowanie szerzej niż tylko i wyłącznie wyrażenie zgody na sprzedaż jednej nieruchomości. Jeśli mogę poprosić pana Włodzimierza o udostępnienie praw prowadzącego, to chciałbym Państwu tylko kilka takich mapek wyświetlić, żebyście Państwo mieli szerszy pogląd na sprawę. Czy jest taka możliwość w tym momencie? Jeszcze jej nie mam. Chciałbym Państwu mapki po prostu zaprezentować. Chyba że pan dyrektor chce to. To nie będę pana dyrektora wyręczać. Czy też zabierać możliwości, no jak zwał, tak zwał. Ja jeszcze tej możliwości nie mam. Robi pan to w tak wyśmienity sposób, panie radny, że dam panu pierwszeństwo. I przychyla się pan dyrektor, dobrze. No staram się żadnych negatywnych emocji nie przenosić absolutnie. Nigdy tego tak nie odbieram, panie Piotrze, ale jestem dzisiaj przygotowany na pytania, które pan zadał na wczorajszej komisji, więc jeżeli pan będzie chciał, oczywiście udzielę tej informacji, jeżeli chce pan przenieść tą dyskusję na sesję rady, aczkolwiek uważam, że akurat w tym zakresie ona nie jest potrzebna. W tym szeregu być może tak, ale nie w tym dotyczącej tej uchwały, to z wielką chęcią udzielę panu informacji i myślę pozostawię państwu radnych. Dobrze, dobrze. Czy pan panie Włodzimierzu, ja rozumiem, że mamy jakieś problemy techniczne, tak? Bo ja chciałbym państwu udostępnić w tym momencie mapki, nie mam takiej możliwości. To może już się, szanowni państwo, pojawia taka opcja. Dziękuję za cierpliwość. I w tym momencie powinniście państwo mieć możliwość zobaczenia naszego projektu uchwały, czy pana prezydenta, tak, czy pana dyrektora. Czy dobrze już jest to wyświetlane w tym momencie? Proszę o sygnał zwrotny. Tak. Dziękuję bardzo. Mamy. Tak, szanowni państwo, więc na sam początek przedstawię państwu oczywiście ten projekt przygotowany przez pana dyrektora. To jest ta uchwała, która odnosi się do sprzedaży działki numer 61/49. No i ona tutaj jest bardzo dobrze zaprezentowana. Teraz chciałbym państwu pokazać to w odniesieniu do fotomapy,
która bardzo dobrze pokazuje w ogóle, o której nieruchomości tu mówimy w kontekście istniejącej zabudowy. To jest, szanowni państwo, tutaj działka 61 przez 49 o powierzchni około tam 7 arów, więc nie jest to powierzchnia kilkuhektarowa. Absolutnie proszę pamiętać o tym, że ja staram się w sposób wyważony podchodzić do sprzedaży takiej nieruchomości. Tu, szanowni państwo, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ten plan jest zaprezentowany dokładnie w tym miejscu. Jakbyście byli państwo łaskawi popatrzeć, to w obszarze 6H1U mamy tereny oświaty, kultury, administracji. Znowu nie pamiętam, czym je stoi, panie dyrektorze, to poproszę o wsparcie. Zaraz na dole, szanowni państwo, i działka jest tutaj. Ta działka jest w tym miejscu. Pod spodem mamy obszar 6H4U, o, oświata. Tu dokładnie jest oświata, a obok mamy teren 6H1US, czyli obiekty sportowe, 3UKR, obiekty kultury religijnego, czyli tak jak państwo mogliście zwrócić uwagę, to jest kościół świętego Jana Pawła II. I w północnej części mamy oświatę, kulturę, zdrowie, opiekę społeczną i administrację. Czyli można by powiedzieć, że we wszystkich tych kwartałach, oprócz tych dwóch, tak, czyli te trzy kwartały obejmują, szanowni państwo, oświatę. I to jest temat, można by powiedzieć, przewodni, który gdzieś towarzyszy tejże dyskusji, bo cały czas była mowa o zabezpieczeniu terenów pod oświatę w południowej części dzielnicy Wrotków. Na Komisji Oświaty i Wychowania ten wątek oczywiście szerzej został omówiony z panem prezydentem Mariuszem Banachem i konkluzja, można by powiedzieć, jest następująca. Że patrząc na rozwój dzielnicy Wrotków, chyba że pan dyrektor będzie mieć inne zdanie, to proszę poprawić. Konkluzja jest taka, że patrząc na rozwój dzielnicy Wrotków, gdzie planowane jest, szanowni państwo, jeszcze osiedlenie się około 12 tysięcy mieszkańców, to wynika bezpośrednio gdzieś tam z interpelacji składanej przeze mnie w 2015 roku, to można by powiedzieć, że w pierwszej kolejności będzie próba dopychania, przepraszam za to sformułowanie, tak, ale zagęszczenia liczby uczniów w istniejącej szkole podstawowej numer 30. Kolejno jest pewna rezerwa w postaci budynku przy skrzyżowaniu ulicy Diamentowej i Zamborzyckiej. Natomiast pan dyrektor i pan prezydent też zwrócili uwagę, że to jest jeszcze, powiedzmy, sytuacja, gdzie to jest do opanowania, tak, tak można by powiedzieć. Natomiast jeśli by faktycznie ruszyła zabudowa z drugiej strony ulicy Zamborzyckiej, wtedy mielibyśmy rzeczywiście lawinowy przyrost mieszkańców, czego wykluczyć na przyszłość nie możemy. Stąd też rezerwy, szanowni państwo, rezerwy terenu, dokładnie tutaj w południowej części Wrotkowa pod oświatę są zasadne. Podkreślam, są zasadne, natomiast co jest tutaj ciekawego, no oczywiście mapa własnościowa. I teraz jak popatrzymy, szanowni państwo, już ją załączam. Tak to się przedstawia na dzień dzisiejszy. Pan dyrektor, dziękuję za tę informację, poinformował nas wczoraj, że praktycznie wszystkie te tereny w okolicach tam 2000 roku, czy później należały do gminy Lublin. Później zaczął powstawać kościół i w międzyczasie nastąpiły postępowania zwrotowe, bardzo, bardzo liczne. I na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że praktycznie tutaj tylko i wyłącznie ostały się, no sumarycznie to dwie działki, tak? Bo jeśli zostanie wyrażona zgoda na sprzedaż tej nieruchomości, działki 61 przez 49, pan dyrektor tutaj jeszcze pewnie by dopowiedział, że obok te tereny należą już, zostały wykupione przez firmę Żagiel, to można by powiedzieć, proszę państwa, że gruntów miejskich w tym momencie mamy bardzo mało z jednej prostej przyczyny. Działka 73 przez 2, na której zlokalizowany jest miejski plac zabaw. To jest jedyny obiekt, a tak przepraszam, jeszcze między wierszami, pan dyrektor powiedział o możliwości budowy pawilonu przy szkole podstawowej numer 30. Panie dyrektorze, zdjęcie z dnia dzisiejszego. Ja się bardzo cieszę, że dożyłem w końcu czasów, kiedy boisko wielofunkcyjne jest realizowane. Tak to, proszę państwa, w tym momencie wygląda. Te roboty idą. Ja nie wyobrażam sobie w tym momencie możliwości
że tak powiem, wycięcia tego obiektu. Półtora miliona złotych, proszę Państwa, pierwotnie było na to szykowane. Cieszę się, że w tym roku udało się to w końcu zrealizować. Nie wyobrażam sobie, żeby chociażby te pieniądze, które zostały zamieszczone w ten obiekt, żeby miały teraz być zniszczone, tak, na cel budowy pawilonu. To takie moje prywatne przeświadczenie. Natomiast pozwólcie Państwo, że wrócę jeszcze do nieruchomości, która jest tutaj zlokalizowana właśnie na temat tego placu zabaw, czyli to działka 73/2. To jest, szanowni Państwo, przepraszam, bo mi się tu widok prezentera tak paskudnie załącza. Chciałbym Państwu wskazać, że ten plac zabaw już był przebudowywany, bo już jedną działkę, która tutaj była i ten plac częściowo był zamieszczony, już trzeba było zwrócić. I prawdopodobieństwo zwrotu tej nieruchomości też jest duże. Myślę, że pan dyrektor tego nie zaneguje. W związku z powyższym tylko i wyłącznie będziemy mogli mówić po wyrażeniu zgody na sprzedaż tej nieruchomości o istnieniu działki 61/39 i działki 75/1. Działka numer 61/48, która jest z przodu całej parafii, to tak sprytnie pan dyrektor, nic pan dyrektor się nie chwalił wczoraj, a ja faktycznie później jeszcze wygrzebałem, faktycznie wyrażamy zgodę w kolejnej uchwale na dzierżawę tej nieruchomości. I staram się Państwu teraz tylko, o tu właśnie tak, to jest na parking. Mamy wydzierżawić w kolejnej uchwale w dniu dzisiejszym ten teren na parking, na potrzeby funkcjonowania kościoła. Przerwę, panie radny, mówiłem o tym, że dzierżawimy dla księdza pod parking. Proszę, mówiłem to na pierwszej komisji w poniedziałek. Gdzieś pan... To uciekło jakoś. To być może tak było, to zupełnie po prostu nie wybrzmiało, o tak. Zresztą zgodnie z opinią Rady Dzielnicy, która wcale nie protestowała, ksiądz miał ich zgodę, bo to już jest kolejna umowa. Nie mam takiej wiedzy, to mówię wprost, ale to, no dobrze, no w każdym razie będzie uchwała, tak, że działka 61/48 wydzierżawimy. I teraz, szanowni Państwo, konkludując, jeszcze troszeczkę historii w tym wszystkim. Panie dyrektorze, dziękuję za uchwałę, bo ona jest tutaj dla mnie, że tak powiem, znamienna. Szanowni Państwo, uchwała z dnia 24 kwietnia 2008 roku mówi o tym, iż wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości lub ich części położonych w Lublinie w pobliżu ulic Wapowskiego, Naukowskich i są wymienione tutaj nieruchomości. I tak na dobrą sprawę, przeglądając te mapki, bo te numerki już nie odzwierciedlają tego stanu na dzień dzisiejszy, no to można by powiedzieć, że uchwała mówi o wykupie. Nie mogę się połapać tu, panie dyrektorze, na pewno tych dwóch działek tutaj i tej 61/4, której tu nie ma, więc nie wiem dokładnie, o której jest mowa. Czyli już, szanowni państwo, w 2008 roku dostrzegano potrzebę zakupu nieruchomości, która jest wskazana w miejscowym planie zagospodarowania, które są wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w części 6H1US. Już w 2008 roku taką potrzebę dostrzegano. Jak mogę popatrzeć na mapę, to tych nieruchomości nie wykupiono. Być może się mylę, panie dyrektorze, to poproszę o korektę. Był jeszcze na komisji. Panie radny, ja tylko dodam jedną rzecz. Dodajmy, że ten wykup miał nastąpić dla centrum Jana Pawła, nie pod cele oświatowe. Więc to też proszę wziąć i uwzględnić. Ale panie dyrektorze, no właśnie, to chcę od razu wyjaśnienia tego, żeby jutro tego nie piłować niepotrzebnie na sesji. Nie ma tutaj... Oczywiście nie mogło być wskazane, że to jest pod cele sportowe, bo uchwała mówiąca o miejscowym planie jest z roku 2012. Więc nie mogło tak być, prawda, bo to jest 2008 rok. Natomiast nie ma też zapisu, o czym tutaj pan dyrektor był łaskaw powiedzieć, na cel budowy Centrum Jana Pawła II, bo tu jest to ostatnie zdanie. Z przeznaczeniem na realizację celów publicznych o znaczeniu lokalnym gminy Lublin. No to tak wypełnia tę funkcję, o której pan powiedział,
Ja rozumiem. Natomiast to, co mnie powiedzmy na dzień dzisiejszy interesuje i rzeczywiście ku temu będę zmierzać, to realizację chociażby obiektów sportowych dla mieszkańców. Panie radny, przepraszam, tą uchwałę o wykupie, bo myślę, że na gorąco sobie to wyjaśnimy, bo to jest istotne. Tą uchwałę o wykupie nie możemy patrzeć w oderwaniu do uchwały pierwszej, która mówi o przeznaczeniu działek właśnie wyżej, tych konkretnie na centrum Jana Pawła. Natomiast ta druga uchwała, proszę wziąć pod uwagę, że zawiera również te działki. Również zawiera te działki. To już było po zwrotach i działki poza tym obszarem, ja będę o tym dosyć szeroko mówił, jak pani przewodnicząca mi pozwoli, które działki jak wyszły. Działki poza tym obszarem stały się już własnością osób prywatnych. Prywatnych. Stąd ta druga uchwała, gdzie proszę zobaczyć, jak pan weźmie na rysunek tej drugiej uchwały, jakby pan miał przeczytać. Tak. Mieści się w całości to, co jest przeznaczone pod centrum Jana Pawła. Do tego po prostu nie ma nigdzie zaakcentowanego w uchwale, tak? Natomiast rozumiem, wypełnia tę treść z tej pierwszej. Tak jest, panie radny. Więc to jest jakoby uzupełnieniem tej pierwszej uchwały. I tu ewidentnie rozmowy szły w tym kierunku. One były obiecane, te działki dla archidiecezji. I działania gminy w tamtych latach szły w tym kierunku. Zresztą ja o tym szeroko będę mówił. To w kwestii sprostowania. Także panie radny, nie naciągajmy, że to zakup był pod cele oświatowe, bo tego niestety ani pan, ani ja nie jesteśmy w stanie udowodnić. Natomiast ja jestem w stanie udowodnić, że to było robione pod archidiecezję, bo to, co mówiłem wczoraj, również jedną z działek, jedyną, to jest taka informacja dla pana radnego Bartosza, przewodniczącego komisji, który próbował, Wiemy co. Tak, wiemy, nie będę to już mówił, także ja prosiłem o wstrzemięźliwość i nie skalowanie problemu, bo nie o to nam chyba tutaj w tym wszystkim chodzi. Jedyną działkę gmina sprzedała i to jest też, panie radny, takie potwierdzenie tego, że to nie było wcale na cele oświatowe. Więc szybciej ja udowodnię moją tezę niż pan, że to było przeznaczone na cele oświatowe, bo tak nie było. Zresztą możemy sięgnąć do protokołów, co pan mówił, że pan uczyni, ale chyba nie o to chodzi, panie radny. No nie, bo to troszeczkę wypacza nawet to, ten cel, o który mi chodzi. Ja mówię tylko i wyłącznie tyle, że na dzień dzisiejszy, szanowni państwo, ta uchwała z 2008 roku mówi o możliwości nabycia tych nieruchomości z przeznaczeniem na realizację celów publicznych o znaczeniu lokalnym gminy Lublin. I powiem więcej, szanowni państwo, mi się ten cel ogólnie rzecz biorąc podoba. Oprócz numeracji, które tutaj już się zdezaktualizowały, oprócz tego, że powstał kościół, widzę dalej potrzebę i to jest sednem, szanowni państwo, w ogóle całej tej układanki. Widzę potrzebę, bardzo dużą potrzebę zakupu nieruchomości na cel funkcjonowania terenu 1US. Konkretnie 1US pod obiekty sportowe, jak również zabezpieczenia terenów pod oświatę w kwartale 4U od O. Takie, szanowni państwo, moje zdanie było i jest. Nie widzę tu sprzeczności, panie dyrektorze, pomiędzy tym, o czym mówię, czyli przeznaczeniem na realizację celów publicznych, oprócz powiedzmy zmodyfikowania tej uchwały, bo już wyodrębniłbym zupełnie kościół i numerację działek, to w mojej ocenie ta uchwała jest jak najbardziej zasadna. I tak na dobrą sprawę w mojej ocenie, co jeszcze zadzwonię do moich kolegów, chciałbym prawdopodobnie wnieść w dniu jutrzejszym, iż wyraża się zgodę na nabycie tych nieruchomości wskazanych w kwartale, i to od razu dopowiem, w kwartale, tak jak pokazywałem, 4U od O, czyli na oświatę, i 1US, zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie widzę potrzeby tu wskazywania numerów działek, ale taką potrzebę, jak dostrzegałem, tak dalej dostrzegam. I tu jestem bardzo konsekwentny.
To muszę wyraźnie powiedzieć. I teraz wracając do głównego naszego tematu, do sprzedaży tej nieruchomości, o której cały czas jest mowa, w jutrzejszej uchwale, w mojej ocenie, szanowni państwo, powinno być to zrealizowane w sposób następujący, że jeśli wyrażamy zgodę na sprzedaż tej nieruchomości, to jednocześnie powinniśmy, prezydent, tak, no powinien dokonać zakupu nieruchomości w tym jednym bądź też drugim kwartale. Bo i tak to jest z przeznaczeniem na czy obiekty sportowe, gdzie tu, szanowni państwo, jeszcze chciałbym pokazać, tam, nie wiem, może to nie wybrzmiało, ale tam funkcjonuje, już, przepraszam, o tak, tutaj jest to boisko, przy czym boisko jest zrealizowane, proszę państwa, na terenach w dużej mierze prywatnych. Bo jak popatrzymy sobie na mapę, to nie wiem, czy państwo będziecie w stanie to gdzieś tu wychwycić. Działka 61/39 jest działką należącą do gminy Lublin. Już wyłączę mapę własnościową. O, a boisko, sami państwo widzicie, jest na działce 73/3, które stanowi własność prywatną. I teraz nie ma tu możliwości, proszę państwa, zorganizowania samego boiska czy czegokolwiek innego, czego domagają się bardzo głośno mieszkańcy. Tu nawet siatek nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, nie jesteśmy w stanie założyć, tak? Nie ma takiej możliwości, no bo formalnie byłoby to wydatkowanie środków publicznych na nieruchomości prywatnej. No to tego się po prostu zrobić nie da. I teraz to, o czym ja cały czas mówiłem, być może podejście, szanowni państwo, żeby też tu jasno wybrzmiało, być może podejście kolegi Tomasza może jest inne. Tak może być. Ja mówię jako Piotr Popiel bez dodatkowych ustaleń z kolegą Tomaszem. Ja nie wiem, co on jutro powie, być może ma inne zdanie. Natomiast ja wiem tylko tyle. Jeśli w uchwale w dniu jutrzejszym będziemy procedować sprzedaż tej nieruchomości, powinniśmy jednocześnie też mówić albo o zamianie, czego ja nie chcę zrobić jako radny, to podkreślam, nie chcę zrobić jako radny, bo wtedy byłoby bezpośrednio działanie na rzecz konkretnej spółki, czy też na działanie konkretnych osób. Ja nie jestem, szanowni państwo, przedstawicielem tych osób prywatnych. Ja nie mam z nimi żadnego interesu, tym bardziej nie jestem przedstawicielem spółki handlowej. Od tego się dystansowałem i się bardzo mocno dystansuję. Ale widzę po prostu taką konieczność. Uporządkujmy to, tak jak pan dyrektor to też czasami zaznacza. Tak, ja jestem za uporządkowaniem stanów własnościowych, ale nie na zasadzie takiej, że z dzielnicy Wrotków to zasila nam budżet miasta Lublin, z którego ogólnie dzielnica nic nie ma, ale o tym jutro. I tak na dobrą sprawę nie porządkujemy tego stanu własnościowego na działkach tych, które są i tak przeznaczone pod obiekty użyteczności publicznej. Myślę, że udało się to jakoś tak państwu zarysować. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor chciał jeszcze dopowiedzieć, tylko tu taka kwestia techniczna. Panie dyrektorze, czy będzie chciał pan mapy? Bo nie wiem, czy ten widok prezentera tutaj już oddać panu Włodzimierzowi, czy pozostawić jeszcze? To zależy od państwa radnych, czy będą chcieli mieć widok map, bo ja będę nawiązywał do działek, czy po prostu wystarczy moja wypowiedź. Z mojej strony to, jeżeli to nie jest problem, to niech te mapki, niech ta mapa jeszcze chwilę będzie, jeżeli mogę prosić panów. Także i proszę pana dyrektora o zabranie głosu i tak zmierzenie ku podsumowaniu. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, niech ta mapa zostanie. Szanowni państwo radni, ja będę troszeczkę nawiązywał do dzisiejszej wypowiedzi pana radnego Piotra Popiela, ale też do wcześniejszych komisji pytań, również kierowanych przez pana radnego Popiela. Po pierwsze, panie Piotrze, no troszeczkę niedopowiada pan w zakresie tego, co powiedział pan prezydent i zresztą ja wcześniej na komisjach i wczoraj na Oświatowej, dlatego że tak, po pierwsze pan prezydent powiedział, co pan potwierdził, że mamy rezerwy w szkole 30. Ja mówiłem o możliwościach również rozwoju, ale do tego jeszcze wrócę, ale też mówiliśmy obaj,
że mamy rezerwy pod szkoły i na dzień dzisiejszy nie widzimy jako gmina zasadności robienia rezerwy pod budowę szkoły w tym miejscu z bardzo prostej przyczyny. Pan się odniósł tylko do nieruchomości, gdzie znajduje się ośrodek socjalterapii Zębożycka Diamentowa, ale tylko w zakresie istniejącego budynku. Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił, żeby nie brać pod uwagę tylko tego budynku, ale i możliwość rozwoju i budowy w tamtym obszarze. Drugą rezerwę, którą mamy dosyć dużo, to jest zespół transportowo-komunikacyjny przy Zębożyckiej. Tam mamy dosyć dużą rezerwę terenu pod budownictwo oświatowe. I konkluzja była taka, że no nie ma sensu na dzień dzisiejszy wydawać pieniądze i kupować, zaznaczam, terenów zwrotowych od ludzi, którzy otrzymali rekompensaty, potem odzyskali te grunty i no nie zwrócili nawet w pełni tych odszkodowań, które otrzymali. Następna rzecz, panie Piotrze, bardzo się cieszę, bo w poniedziałek były zarzuty, że nie ma inwestycji w pana dzielnicy. Zarówno zarzucał to pan, jak i na konferencji Tomek, pan radny Tomek Pitucha, ale i również pani przewodnicząca Rady Dzielnicy. Dzisiaj sam pan powiedział z wielką radością, mamy boisko przy szkole. Ja mówiłem no, w trakcie inwestycji, panie radny, więc coś tam się dzieje. Jednak to nie jest tak, że państwa dzielnica jest bez inwestycji. Szykujemy inwestycję drogową. Mało, że poszerzenia pasa drogowego, to również remontu naukowskich, wiele, wiele innych. Myślę, że pan to wie lepiej niż ja. Wiadomo, że na pewno zarówno i państwo radni, jak i mieszkańcy dzielnicy Wrotków są niezadowoleni z ilości tych inwestycji. Ale ja jako mieszkaniec Lublina, mieszkaniec ulicy Dożynkowej, też jestem niezadowolony z powodu braku inwestycji w mojej dzielnicy, takich jakbym chciał. Myślę, że pan radny Piotr Choduń, pani radna Monika Kwiatkowska i wszyscy radni, którzy dzisiaj są na tej komisji, łącznie z panem radnym Danieskim, też są niezadowoleni, że jest tak mało tych inwestycji w dzielnicach. Nie da się, proszę państwa, zapóźnień 30-letnich załatwić, czy nawet 50-letnich załatwić w przeciągu 2, 3 czy 4 kadencji jednego człowieka, bo tak naprawdę, nie oszukujmy, inwestycje poszły w momencie, kiedy po raz pierwszy pan radny, pan prezydent Żuk objął stanowisko prezydenta. Miasto zaczęło się bardzo prężnie rozwijać. To jeżeli chodzi o tą rezerwę i rozwój. Zgadzam się, panie Piotrze, że na pewno wykorzystali panowie projekt tej uchwały do szerszego kontekstu rozmowy, ale z pełnym szacunkiem dla pana i dla Tomka, którego no, znam wiele, wiele lat, w poniedziałek w prasie i w telewizji to nie wybrzmiało. Ja dalej uważam, że wtedy był show, a przez te 3 dni my obaj rozmawiamy merytorycznie i za to bardzo dziękuję, tak? Bo wyjaśnił pan, jaki był wasz cel, ale to nie było przekazane do ogólnej informacji poprzez media i z tego powodu jako dyrektorowi czy nawet człowiekowi jest mi przykro, bo nie tak to powinno być. Na pewno trzeba rozmawiać, tylko czy przy okazji tej uchwały, nie wiem, co chcecie panowie zyskać, blokując sprzedaż tej uchwały. Ja nie będę bronił tego jak Częstochowy, z tym, że proszę też wziąć pod uwagę to, co ja podkreślam, w koło, w tym kwartale, o którym pan mówił tutaj od tego punktu handlowego, sklepu, tak, w całości działki są już własnością jednej spółki. Na tych 700 metrach, proszę państwa, nie postawimy ani szkoły, ani budynku innego oświatowego, a nie wiem, czy rodzice będą chcieli prowadzić dzieci na plac zabaw, kiedy będzie wkoło to zabudowane. Nie wiem, więc zostawienie działki w tym momencie, w
tej parceli, tej górnej, tak, o której rozmawiamy, w mojej ocenie nie jest zasadne, a spowoduje to tylko to, że potem będziemy się z tym, no, mówiąc językiem młodzieży, bujać i nie będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. Następna rzecz, nie wiem, panie Piotrze, czy chce pan, bo poprosił pan o wyjaśnienie, co się działo z tymi działkami, jak one były gminne, więc ja tak na szybko pewne rzeczy przygotowałem. Myślę, że to też da panu troszeczkę informacji, co się działo, więc biorąc pod uwagę tą pierwszą uchwałę, o której tutaj pan mówił, wykup, o której ja mówiłem, o wykupie tych działek, przepraszam, tak, w całości, tak, tej dużej uchwały, czyli nie bez wskazania pod centrum Jana Pawła, tak, tam mamy wykup działek 61 przez 4, 81, 82 przez 2, tak, które stanowiły 15 tysięcy metrów. Więc zacznę od działki 61 przez 4. Ona jest na dzień dzisiejszy podzielona na dwie działki. 61 przez 38 to jest działka, która na dzień dzisiejszy funkcjonuje, i działkę 61 przez 39, tam poszedł z RIT w 2016 roku, z tym, że wcześniej te działki zostały zwrócone. Tak, były gminne, zostały zwrócone, z RIT poszedł i powstały dwie działki. Działka 82 przez 2 również została zwrócona na rzecz byłych właścicieli. I tam decyzją z 2017 roku, decyzją na wniosek osoby, która otrzymała ten zwrot, dokonała podziału zgodnie z planem, wydzielając dwie działki 82 przez 3 i działkę 82 przez 4. Jedna działka 82 przez 4 z mocy przepisów przeszła na gminę, bo zgodnie z planem była to droga, a działka 82 przez 4 została własnością osoby prywatnej, która otrzymała zwrot. Jeżeli chodzi o działkę jeszcze z tej uchwały 81, działka ta została zwrócona i w dalszym ciągu jest własnością osoby, na rzecz której ta działka została zwrócona. Mielibyśmy tutaj, szanowni państwo radni, szanowni panie Piotrze, załatwioną tą uchwałę z dnia 2008 roku, dotyczącą tych działek, o które się pan pytał na komisji budżetowej, a z której pan radny Piotr, pan radny Bartosz już tu nas obu rozlicza, tak? I nie tylko nas. Jesteśmy przy drugiej uchwale na centrum Jana. To jest ta uchwała, ta szeroka, panie Piotrze, czyli nie pierwsza, czyli szeroka, ta, którą pan interpretuje, że była pod wykup na cele oświatowe, tak? Miał być dokonany wykup. Teraz ta działka pierwotna, czyli lokalizacja centrum Jana Pawła. I tutaj niestety to jest dosyć, no, ciężki temat, bo tam było zmian bardzo, bardzo dużo i pojawia się ta spółka, o której pan mówił, na M, czyli Magdom. Tak, panie Piotrze? Nie, na E. No to E się tam nie pojawia. E się nie pojawia, nigdy się E nie pojawiło. I teraz tak. No, może zacznę najpierw od działki numer 61 przez 1, bo z nią jest najwięcej problemów i była to działka dosyć duża. Jak państwo zerkniecie, to była ta działka,
jak pan Piotr pokazywał tą pierwszą uchwałę, która była przeznaczona na centrum Jana Pawła, to była ta działka pod spodem, ta w prostokącie, nie z tym ściętym rogiem, tak? I ta działka, proszę państwa, niestety podlegała bardzo dużym podziałom. Więc to była własność gminy Lublin i ona zgodnie z intencją tej uchwały miała być przekazana archidiecezji na centrum Jana Pawła, ale po tej uchwale zaczęły się zwroty. I ta działka 61:1 najpierw została, ja będę mówił po prostu po kolei, natomiast no niestety tyle działek w sumie powstało. Proszę państwa, dzisiaj mamy do czynienia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, z 15 działkami. Więc tak, ta działka 61:1 została podzielona na działkę 61:2 i tutaj mamy do czynienia, tak, była gmina właścicielem, potem osoba prywatna przejęła tą działkę na zasadzie zwrotu i tą działkę kupiła archidiecezja z firmą Żagiel jako współwłasność. I ta działka ostatnio została zniesiona współwłasność i jest archidiecezja i Żagiel. To jest ta działka powyżej kościoła. Następnie działka, powstała działka 61:3 i tu mamy znowu gminę jako właściciela pierwotnego, nastąpił zwrot i archidiecezja od tej osoby, parafia, wykupiła tą działkę sama. Następnie działka 61:4. Tu jest sytuacja taka, że wszedł zrit, więc część działki jest własnością gminy Lublin z powrotem, mimo zwrotu, bo najpierw poszedł zwrot, potem zrit i działka 61:38 po zricie jest własnością gminy Lublin, ale powstała działka drugim zritem, 61:39 mimo zwrotu i cała działka w formie dwóch działek wróciła do gminy Lublin i jest tam droga. Następnie działka, dalej mówimy o tej działce 61:1, powstała następna działka 61:5 i tu poszły, proszę państwa, trzy zwroty. Na działkę 61:8 i z tą działką był, no można powiedzieć, dosyć duży galimatlas, dlatego że była gmina, nastąpił zwrot. Po zwrocie od firmy, od osoby prywatnej kupiła firma Żagiel, ale w międzyczasie poszedł zrit i powstały działki 61:43, 61:44, której właścicielem jest dalej gmina Lublin, i działka 61:45 Żagiel. Czyli mamy tutaj do czynienia, powstają trzy działki. Jedna dalej jest w numeracji, to jest 61:44 na podstawie zridu jest gminy i dwie działki 61:43, 61:45 Żagiel. Ale tu się dzieje dalej, bo mamy na działce 61:43 zrit, powstaje znowu dwie działki, 61:54, gdzie władztwo dalej ma gmina Lublin na podstawie zritu i reszta działki z numerem teraz 61:55 ma Żagiel. I ta trzecia działka powstała z działki 61:8, działka 61:45, która była własnością firmy Żagiel. Wchodzi znowu, proszę państwa, zrit, dzieli ją na trzy działki, i Żaglowi zostają dwie działki 61:54 i 61:61, a działka 61:60 zostaje działką gminną. Idziemy dalej do działki pierwotnej 61:1. Następną działką, która była wydzielona, jest to działka 61:6. I tutaj, proszę państwa, powstają dwie działki zwrotowe 61:11 i 61:12. Jest najpierw zwrot z gminy Lublin i od osoby, która odzyskała tą działkę, archidiecezja zakupuje pod centrum. I działka 61:7,
na skutek zwrotu powstają dwie działki, 61 przez 13 i działka 61 przez 14 i działka na dzień dzisiejszy 61 przez 14 jest własnością osoby fizycznej, ale tutaj mam, że 61 przez 13 jest własnością gminy Lublin i chyba tak jest, bo jest to pod drogę została, jest to własność gminy. I to jest historia, jeżeli chodzi o tą działkę 61 przez 1, z nią było najwięcej problemów. Następną działkę to mamy 118 przez 3. Tą działkę, proszę Państwa, w całości została zwrócona i ona dzisiaj jest własnością osób fizycznych. Powstała tam wspólnota. Tą działkę po zwrocie wykupił Magdom. No, nie będę czytał trzech stron współwłaścicieli. Powstała tam wspólnota. To byśmy mieli działkę 118 przez 3. Przepraszam, to niestety chwilę trwa. 118 przez 2 była własnością gminy Lublin i ona dalej została własnością gminy, więc tutaj się nic nie zmieniło. Uchwała nie została zrealizowana, mimo że ona była, czyli nie zostało to sprzedane. Następnie działka 61 przez 24. Ona powstawała z różnych podziałów i tą jedyną działkę, to już niestety ja ją sprzedałem, realizując tą uchwałę, 1610 metrów. Ona została sprzedana archidiecezji w 2014 roku. To była jedyna działka, którą sprzedano, realizując tą uchwałę. I proszę Państwa, zostaje tutaj jeszcze jedna działka, 126 przez 6. Moment, ja w tych dokumentach trochę 118, 118.2. I powiem szczerze, gdzieś mi tu ona umknęła. Ale tam też działka ta została zwrócona. To jest malutka działka. Ja, panie Piotrze, odnajdę to i jutro uzupełnię. To tak reasumując, proszę Państwa, z uchwały dotyczącej przekazania do Centrum Jana Pawła gmina Lublin zrealizowała sprzedaż działki jednej o powierzchni 1610 metrów kwadratowych z tego ponad hektara. Żadnej nie zrealizowała z tej drugiej uchwały. Natomiast pośrednio archidiecezja stała się właścicielem po zwrotach. To jest to, co ja powiedziałem, że te dwie uchwały wywołały falę zwrotów i gmina straciła całe władztwo. Więc proszę Państwa, to jest taki skutek tych naszych komisji. Mam nadzieję, że ta historia wyjaśnia w całości. Ja jeszcze raz podkreślę, że uchwała dotyczy działki 61 przez 49 tego pierwszego kwartału po lewej stronie, tak jak całe działki wkoło gminy Lublin, licząc oczywiście ulicy Emilii Karola Wojtyłów, są właścicielem jest spółka Żagiel. I no, w ocenie mojej, proszę Państwa, jest niezasadne trzymania tej działki w zasobie, kiedy może tam pójść dalsza inwestycja. Jak ją zostawimy, nic z nią potem niestety nie zrobimy. Natomiast nie będę wypowiadał się i nie będę mówił o tych rzeczach, o których pan Piotr mówił, czyli jak gmina sprzedaje, to niech wykupuje. No,
wykupi następne działki, bo każdy z Państwa radnych, który reprezentuje dzielnicę, tak może powiedzieć, no tam, gdzie najwięcej sprzedajemy, tak, to jest Szerokie, Czechów czy Centrum, również mogą powiedzieć, no sprzedaliśmy działki w Centrum, czy nawet przy Morwowej ostatnio za 13 milionów. Tam za moment też Rada Dzielnicy może przylecieć i powiedzieć, dlaczego nie kupujecie dla nas, tam też nie ma placów zabaw, nie ma innych. Proszę Państwa, budżet gminy, miasta Lublin, no, rządzi się swoimi prawami. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedział pan prezydent Banach, nie widzimy zasadności budowania tam zasobu gminnego w celu budowy szkoły. Jeżeli się trafi okazja, jeżeli przyjdzie któryś z tych osób zwrotowych i powie, szanowny panie prezydencie, szanowny panie dyrektorze, chcę wam sprzedać za no, poniżej ceny rynkowej, będę to rozważał. Będę to rozważał. Poza tym, proszę państwa, my prowadzimy taką politykę od dłuższego czasu, że jeżeli nie mamy celu inwestycyjnego, a działki poszły ze zwrotów, nie rozmawiamy z tymi ludźmi. Nie rozmawiamy. A już definitywnie nie rozmawiamy z osobami, które odzyskują teren zielony, bo gmina ode mnie kupi. Nie, nie robimy tego. I jeszcze raz powtórzę to, co pan prezydent Banach powiedział. Nie widzi zasadności na dzień dzisiejszy nabywania do zasobu działek pod budowę szkoły w tym terenie. Mamy rezerwę na ten cel. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa, widzę radnego Popiela, że chce się odnieść, panie, i widzę pana radnego Chodunia, to w kolejności pan radny Popiel i pan radny Choduń. I proszę już panów o taki zwięzły wypowiedzi, jeżeli mogę taką mieć sugestię, to za chwileczkę. Kolega Piotr może niech zacznie. Komisja. Ale proszę bardzo, proszę bardzo. Kolego Piotrze, to niech kolega zacznie, bo ja wiem, co pan... No jest. Dobrze, bo rozumiem, dziękuję. Znaczy, ja powiem tak, ja rozumiem bardzo tutaj i doceniam pana radnego Popiela, bo troska jego o dobro dzielnicy, tak samo myślę, jak i Leszkowi Donieckiemu, jak i mi, jest bardzo bliska. I wybieganie w przyszłość właśnie jakby pójście z dalszymi inwestycjami mieszkaniowymi po stronie Zembożyckiej ulicy tej drugiej, czy w ogóle tam bliżej, prawda, tutaj Dąbrowy, powiedzmy. I tutaj możemy rozmawiać i dyskutować na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą działkę, o której tutaj w uchwale mamy mowę, to ja myślę, że idąc tutaj za głosem pana dyrektora Nachuluka, uważam, że to jest porządkowanie terenu i tak naprawdę nie blokowanie jakichś tam inwestycji, które mogą tam powstać. I ja jestem jak najbardziej przekonany, że to jest słuszna decyzja. Natomiast podzielam pogląd, że co do pozostałych tych działek możemy dyskutować, możemy, ale z tego, co pan dyrektor nam przed chwilą tutaj wszystko przedstawił, no to troszeczkę jest to tych sytuacji skomplikowanych dużo więcej. No a też, panie Piotrze, z całym szacunkiem, jakbyśmy tam zaczęli budować boiska pod oknami i parafią pod kościołem, to też nie wiem, czy by nie było jakichś oporów, tak znając życie. No ale to mówię, to w tej chwili akurat nie jest może... Piotr już wczoraj miał na zasadzie placu budowy, tak, placu zabaw przy kościele. Przepraszam, Pani. Znaczy nie, ja nie mówię, że to nie jest zasadne, bo być może i wręcz tam powstało tyle wspólnot mieszkaniowych, gdzie właściwie mają jakieś skromne, z tego co ja wiem, placyki zabaw i na pewno i boisko, i plac by się przydał, no ale to jest w moim przekonaniu największy problem, że te tereny są wykorzystywane bardzo, tak bym powiedział, ekspansywnie i co do krzty, natomiast nie myśli się właśnie o tych usługach sportowych czy właśnie rekreacyjnych i tu jest problem i to może jest dla nas większe zadanie. Natomiast wracając do tej uchwały i do tej działki, o której mowa, a która wywołała taką burzliwą, aczkolwiek słuszną dyskusję, to myślę, że akurat w tym przypadku tą działkę spokojnie można, że
że tak powiem, sprzedać, żeby uporządkować tam ten teren, a tutaj rzeczywiście o pozostałym terenie w obrębie kościoła, tych działek, o których była mowa, czy właśnie przyszłościowo terenu inwestycyjnego od strony Zębożyckiej, należy już myśleć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Popiel. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tu bardzo często przejawia się taki głos w tej dyskusji porządkowanie terenu. I teraz kwestia samego pojmowania, w jaki sposób to należy czynić. O ile moje zdanie, Szanowni Państwo, tak jak mogliście usłyszeć, że w kwartale tym północno-zachodnim, gdzie stoi Stokrotka, mamy tereny oświaty, kultury, administracji. I teraz zwróćcie Państwo historii na tyle, no nie możecie znać, myślę, że poza jedną osobą tutaj, to ja chcę powiedzieć, że to był rok 2012 i doskonale pamiętam stopień zaawansowania prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i niczym już znamienne dodanie słów lub czasopisma, nie wiem, czy Państwo pamiętacie jeszcze taką kiedyś aferę, to na takiej samej zasadzie wydano pozwolenie na budowę bodajże w kwietniu 2012 roku na budowę Stokrotki. Ja to doskonale pamiętam. Tam są dokumenty ściśle określone. Już byliśmy chyba po dwóch wyłożeniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Już wszystko było wiadomo i w pewnym momencie rzutem na taśmie pozwolenie na budowę. I tak to poszło. Czy ja jestem temu przeciwny na dzień dzisiejszy? No ten sklep służy ludziom. No bo służy, no przecież, no Boże kochany, tam ileś osób przychodzi, tak? Czy wypełnia te podstawowe funkcje, które są tutaj wpisane? No niekoniecznie. Jeśli mówimy o porządkowaniu terenu, proszę Państwa, to ja się ucieszę, jak powstanie tam konkretny obiekt wypełniający te funkcje, które są zagwarantowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. No przecież, no Boże kochany, przecież to jest dla ludzi. No taka prawda. Tylko prawdą też, słuchajcie, jest to, że w naszym mieście bardzo często dochodzi do sytuacji takiej, że jak ktoś jest właścicielem większego terenu, to on mówi wyraźnie, zmieńmy plan, bo ja mam tu inną potrzebę i w ten sposób powstają bloki. No przecież to już niejednokrotnie żeśmy mieli. I o ile tutaj nie sądzę, żeby ktokolwiek, być może tak będzie, że firma Żagiel będzie chciała dążyć do zmiany planu, do tego, żeby w tym kwartale rzeczywiście powstał jakiś blok, ale wiem też tyle, że pierwszy, jeśli już to raczej ten drugi kwartał północno-zachodni będzie na odstrzał, bo tam jest wszystko wykupione. To tam firma, już nie wiem, która, to nawet nie chcę wiedzieć, pan dyrektor na pewno wie, tam padło już, na M wyłapałem to jedno działkę, już jak jest na M, to już i reszta pewnie jest też na M, to pewnie będzie miała zakusy, żeby tam stawiać blok, no bo co to tam szkodzi, spokojna okolica, tak, dobry dojazd od drogi publicznej, z boku kościół, jeszcze sklep po drodze. No przecież no aż się prosi stawiać blok. Natomiast ja mówię, Szanowni Państwo, coś więcej, jeśli chcemy dążyć do porządkowania terenu, to Panie Dyrektorze, bo ten główny nacisk, to faktycznie może nawet w mojej wypowiedzi poszedł bardzo mocno w kierunku oświaty. Być może, nie neguję tego. Natomiast ja cały czas mówię o funkcjach użyteczności publicznych, między innymi oświata i sport, Szanowni Państwo. I tutaj ten temat tego placu zabaw w dniu wczorajszym i chociażby tego boiska cały czas funkcjonuje. Więc jeśli chcemy porządkować, to ja mówię tak. Porządkujmy na tej zasadzie, że jak tamtą nieruchomość 61/49 sprzedajemy, to bardzo proszę, kupmy coś na cele sportowe, bo nawet boisko do piłki nożnej tak funkcjonuje, że nie można tam siatek zwykłych zamontować. Już nie mówiąc o tym, że ludzie zasługują, czy młodzież zasługuje na to, żeby wyłożyć im tam, nie wiem, 200 metrów kwadratowych kostki i żeby mogli mieć postawiony kosz. Chyba nikt nie będzie stawiać kosza na trawie. No bo tego, no przecież tego się, Panie Piotrze, mikrofon jakby co, bo... Ale też nie na kostce, absolutnie, to jest nawierzchnia... Nie, Panie Piotrze, utwardzone. Panowie, żebyśmy byli zgodni, tak, do takiej, co się nadaje. Więc to, Szanowni Państwo, jest tym moim przesłaniem. Porządkujmy w ten sposób, tak, ale no nie na zasadzie takiej, jak pan dyrektor tutaj zaznaczył, że sprzedajemy nieruchomość, bo uwaga, panie dyrektorze, i tu precyzyjnie ja się wypowiem. To zdjęcie, które Państwu pokazywałem, to jest remont
To jest remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego, na którym kiedyś sobie niejednokrotnie kolana zdzierałem, bo to było boisko do kosza, gdzie przez całe moje życie praktycznie, tak jak asfalt pamiętam, to tak był. Mam zdjęcia jeszcze, co z tym asfaltem. Pani przewodnicząca, w jakim punkcie jesteśmy, przepraszam bardzo, bo to się już przerodziło normalnie. Tak, jasno, no bo chciałam. Rozwoju Brodkowa, no. Chciałaby. Do sedna. Dziękuję za sugestie. Dziękuję za sugestie, natomiast proszę o jakby zakończenie już dyskusji. Myślę, że każdy z Państwa radnych podjął już decyzję. Wysłuchaliśmy Pana Dyrektora. Bardzo taką rozległą wypowiedź Pana Radnego Popiela, Pana Chudunia. Ja już zamykam tą dyskusję, drodzy Państwo. Jeszcze tylko mi się przypomniało, że wpłynęła skarga pani mieszkanki na funkcjonowanie Orlika przy szkole 29 na Wajdeloty, że jest głośna. Właściwie to pani mieszkance przeszkadza, bo Orliki funkcjonują do 21. Tak, zgadza się, więc że tam osoby korzystające z Orlików przeklinają, także wie pan, no, są różne sytuacje i usytuowanie boiska przy blokach też może być różnie odebrane przez mieszkańców. Dziękuję Państwu bardzo. Mogę dokończyć, bo mi pan przerwała. Panie radny, dobrze, ale proszę już ostatnie zdanie podsumowania wypowiedzi. Ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, my dyskusję w dniu wczorajszym na Komisji Budżetowo-Ekonomicznej skończyliśmy o godzinie 22:18. Ja robię to w dniu dzisiejszym po to, żeby Państwu przedstawić całokształt, żeby jutro nie gadać tyle. To mówię wprost, żeby jutro tyle nie gadać. Słowem kończącym, jak mówimy, Szanowni Państwo, o tym, że porządkujmy, to tak jak powiedziałem, porządkujmy pod cele oświatowe, pod cele sportowe. To jest mój apel. I to, co pan dyrektor był łaskaw przedstawić w uchwale z 2008 roku, to dokładnie, szanowni państwo, ten cel wynikający z porządkowania tego terenu. Czyli jeśli jest zgoda na nabycie tamtych nieruchomości, tam nie ma, panie dyrektorze, też precyzyjnie dopowiem, tam nie ma też wskazania, że na cele oświatowe. Tu jest krótko i na temat, jest wskazanie na realizację celów publicznych. I dokładnie tego celu chcę pilnować. I szanowni państwo, już jeśli tylko mi się uda, to złożę, szanowni państwo, projekt uchwały mówiący o wykupie nieruchomości w poszczególnych tych kwartałach, czyli w kwartale przeznaczonym pod oświatę i w kwartale przeznaczonym pod sport. Skąd te środki powinny być na to wzięte? No między innymi z porządkowania właśnie w ten sposób, że jeśli już się coś sprzedaje, to się powinno kupić w innym miejscu. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za tak ogromną cierpliwość. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? No ja bym się jeszcze chętnie odniósł, Pani Przewodnicząca, bo faktycznie mówimy tutaj o porządkowaniu, mówimy to nie mówię o nie. Proszę bardzo, Panie czasu, Radny, proszę bardzo. Nie zabieraniu czasu i innych rzeczach. No, wie pani, można rozmawiać w różny sposób. Przez telewizję, zapraszając telewizję, robiąc sceny na ulicach i tak dalej, bez udziału innych radnych, którzy też reprezentują ten okręg. No, niestety, tutaj co pan Piotr Chodyń powiedział, równie dobrze mógł powiedzieć to do kamery telewizyjnej, gdyby telewizja chciała ten problem nagłosić w sposób rzetelny i obiektywny, nie zapraszając tylko dwóch radnych z opcji wiadomej. Więc, proszę Państwa, dyskutujemy w tej chwili zupełnie o całej strategii dzielnicy, nie po raz pierwszy zresztą, Wrotkowa, zarówno oświatowej, jak i sportowej, jak i wylewamy z siebie jakieś żale, że się nic nie dzieje w tej dzielnicy. No, proszę Państwa, wydaje mi się, że to jest troszeczkę przesada. To jest troszeczkę przesada. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu za tą wypowiedź. No ale tak jak każdy z nas ma prawo się wypowiadać i korzysta z tego prawa
pan radny Popiel. Natomiast no, o obiektywizmie nie ma mowy, szczególnie w TVP, o czym doskonale wiemy. Natomiast ja już chciałabym prosić o zakończenie dyskusji i przejdziemy do głosowania i właśnie głosowaniem wyrazimy swój stosunek do tego punktu. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do głosowania. W sprawach wniesionych nawiążę do tego. Dziękuję. Proszę o panel do głosowania. Dziękuję. Jeszcze jedna osoba nie zagłosowała. Zagłosował pan Popiel, pani Kamińska, pan Osiński, pan Chłoduń, pani Kwiatkowska, pan Targoński, pan Brzozowski, pan Daniewski. O, już wszyscy, okej. Dziękuję bardzo. Niestety proszę pana Włodzimierza o odczytanie wyników głosowania. 5 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. Zatem zaopiniowaliśmy pozytywnie projekt przedmiotowej uchwały. Przechodzimy do punktu 15, a pana Daniewskiego proszę o wyłączenie mikrofonu. Dziękuję. Punkt 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność gminy Lublin, druk numer 905-1. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Zatem przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy głosowanie. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany został projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 16. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminy Lublin, druk numer 906-1. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania. Dziękuję. Drodzy Państwo, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały. Przechodząc do ostatniego punktu posiedzenia komisji, punkt 17, sprawy wniesione. Zanim udzielę głosu panu radnemu, poinformuję Państwa, iż wpłynęło pismo w sprawie likwidacji możliwości parkowania samochodów
osobowych przy krakowskim przedmieściu. Następnie wpłynęło pismo dotyczące wydzierżawienia nieruchomości przy ulicy Odlewniczej wraz z odpowiedzią pana prezydenta na to pismo. I z mojej strony chciałam Państwu przekazać, że za tydzień w środę mamy komisję gospodarki komunalnej, na której będziemy opiniować projekt budżetu i ewentualnie możemy przedstawiać wnioski jako radni do budżetu. Jeżeli Państwo na komisji gospodarki będziecie przedstawiać swoje wnioski, to proszę, żeby były one wysyłane do pana Włodzimierza Królikowskiego na jego adres, który Państwo znajdziecie wkrólikowski@lublin.eu i żeby koniecznie były te wnioski przedstawione w formie zadanie, kwota i źródło. Bardzo serdecznie o to Państwa radnych proszę. Z mojej strony w tym punkcie to tyle. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Widzę pana radnego Popiela i pana radnego Brzozowskiego. Udzielam głosu panu Popielowi w pierwszej kolejności. Dziękuję. Nie, to kolega Stanisław niech już, bo później będzie, że całą komisję przywłaszczam. Proszę bardzo, pan Stanisław Brzozowski. Dziękuję panu Piotrowi za udzielenie pierwszeństwa. Szanowni Państwo, ja tylko króciutko odnośnie tych stwierdzeń co do obiektywizmu. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. Każdy ma zdanie subiektywne, każda telewizja ma swój jakby taki obraz, który przedstawia i jest on na pewno subiektywny. Ale właśnie w demokracji mamy to szczęście, że mamy wiele tych różnych zdań subiektywnych i mamy prawo i jakby nawet obowiązek wypracować z tego właśnie coś zbliżonego, powiedzmy, do obiektywizmu. I na tym to właśnie polega. Tak, tego, także nie bulwersujmy się tym, że ktoś przedstawia swój punkt widzenia. No to takie mamy prawo i każdy ma... właśnie jak mówię, ten swój subiektywny obraz, natomiast nawet jak tutaj u nas w tej komisji mamy później możliwość zagłosowania i to jest najbardziej jakby obiektywne, czy powiedzmy no, najbardziej chyba subiektywne, wypadkowa, jakaś wypadkowa tych subiektywnych zdań. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tą wypowiedź. Pan radny Popiel, proszę bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Więc szanowni Państwo, no to odniosę się do wypowiedzi pana Daniewskiego, bo niestety nie do końca jest to prawda. Ja rozumiem, że każdy to postrzega w taki sposób, jak uważa za stosowny. I powiem Państwu wyraźnie, o czym mówiłem już na komisji, nie wiem, czy w dniu wczorajszym, czy na komisji poniedziałkowej, iż tak na dobrą sprawę przekaz medialny, który się pojawił w zakresie tej planowanej sprzedaży nieruchomości, on jest wypaczony, to powiem wprost. Dlaczego? Dlatego, że o ile sam artykuł, powiedzmy jeden czy drugi, rzeczywiście pod względem cytatów, bo ja Państwu przytoczę w tym momencie na łamach Dziennika Wschodniego jest cytat. Zamiast sprzedawać grunty w tym rejonie, miasto powinno pozyskiwać działki pod budowę szkoły, przekonuje radny Popiel PiS. No przecież cały czas to robię. No tu jestem bardzo konsekwentny i się tego nie wstydziłem. I tak powinno to być. Kolejne zdanie. Zamiast, przepraszam, i drugie zdanie. Miejskie przedszkole przy Woronieckiego, przedszkole numer 87. Działa w wynajmowanym budynku, co kosztuje kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. No przecież tak jest. No przecież tak jest, natomiast nie obraźcie się Państwo, ja nie mam nic wspólnego, prawda, z tym, w jakikolwiek sposób konstruują artykuły sami redaktorzy. Nie zgadzam się chociażby z tytułem Sporna działka przy ulicy Naukowskich, ratusz chce sprzedać, radni PiS apelują, by zostawić.
No to przecież dzisiaj Państwu przekazałem cały obraz, tak? Ponadto też oglądałem materiał tu w kierunku pani wypowiedzi pani Moniki. No ja oglądałem przecież wypowiedź w panoramie, no i przecież ja się sam zdziwiłem, jak to zostało w ogóle nakreślone. Dopiero ta druga część tego materiału w mojej ocenie rzeczywiście przedstawia to, co powinniśmy, to, co ja przynajmniej chciałem. Na, że tak powiem, moim fanpage'u jest pełna relacja z tej konferencji prasowej. To jest punkt pierwszy. Natomiast punkt drugi, o czym szanowny pan Daniewski może też nie wiedzieć, o czym mówiłem już w poniedziałek. Ja zasadniczo byłem zdania, i to mówiłem wyraźnie panu dyrektorowi i pozostałym członkiem komisji, że tak, jak najbardziej konferencja w mojej ocenie powinna się odbyć, ale powinna się odbyć po jednej czy też drugiej komisji. Takie było moje zdanie. Natomiast to, że czasowo kolega Tomasz Bitucha wyjeżdżał do Warszawy i w południe miał być, no to poszło to przed. No, czy ja jestem z tego zadowolony? Nie, bo to zostało zupełnie wypaczone. To mówię wprost, to zostało, szanowni państwo, wypaczone i jakby ktokolwiek chciał, już panie Leszku, jakby ktokolwiek chciał mi jeszcze wmówić, że byłbym radnym, który jak rejtan powiedzmy się położy i powiedzmy będzie tutaj tej wolności strzec, no chyba nie o to chodzi. Pan Leszek chciał się wypowiedzieć, a jeszcze później do pana dyrektora się zwrócę na chłopę. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Daniewski. Dziękuję, pani przewodnicząca. No przyznam się szczerze, że jestem może nie podbudowany, ale jestem zadowolony z tych wypowiedzi z pierwszej pana radnego Brzozowskiego, który tak stonował to wszystko, a tutaj z mojego też przedmówcy. Faktycznie, bo gdyby to nagranie telewizyjne ukazało się po dzisiaj wieczorem, po komisjach i tak dalej, zupełnie inny odbiór byłby, bo ja to wszystko odebrałem tak jakby radni pozostali, których nas jest trójka, tym terenem nie byli zainteresowani, tymi działkami i tak dalej. A pan doskonale wie, ile ja zdrowia, czasu prywatnego włożyłem właśnie w ten teren koło kościoła, koło ronda, koło ulicy i tak dalej. Więc a tutaj teraz robimy, przy tak małej działce robimy problem, który narastał aż do rangi newsa w panoramie lubelskiej i w prasie. Oczywiście zgadzam się z tym, że po prostu zostało to nie w kolejności ani wyjaśnień pana dyrektora na Huluka, ani prezydenta. No panowie, że się wypowiedzieliście się, macie takie prawo, macie bezpośredni dostęp do telewizji, więc żeście się wypowiadali. Telewizja ubrała to jak ubrała. No, wydaje mi się, że dzisiaj ten reportaż z tego miejsca był zupełnie inny. Także że no, ja jestem w tej chwili już troszkę uspokojony po wypowiedzi tutaj pana radnego reprezentującego dzielnicę Wrotków. Aczkolwiek rejon, przepraszam bardzo, bo ja też jestem żywo zainteresowany dzielnicą Wrotków, może w ostatnich latach bardziej niż samymi Zęborzycami. Także tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Tak, ja jeszcze chciałbym, pani przewodnicząca, już może kończąc ten wątek, to chciałbym jeszcze poprosić pana dyrektora, jest jeszcze z nami tu dostępny, ponieważ wczoraj poprosiłem jeszcze o przygotowanie takich krótkich materiałów odnośnie samego zalewu zębożyckiego. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale podejmowaliśmy uchwałę w zakresie przekazania gruntów Wodom Polskim i tam się też pojawił wątek bonifikaty za deszczówkę. I gdyby dyrektor łaskaw się podzielić z nami tymi informacjami, to będę wdzięczny. I jeszcze co, i tam był jeszcze drugi wątek, druga sprawa, tylko już nie mogę sobie przypomnieć, bo to była 22.18, jak kończyliśmy. Pan dyrektor na pewno pamięta. Dziękuję. Przepraszam bardzo. Zechce pan udzielić odpowiedzi, panie dyrektorze? Panie radny, tak naprawdę powiem szczerze, nie wiem, co mam panu powiedzieć, bo teren
obszar zalewu i problem z tym związany, spraw, które tam wynikają, czy które się dzieją, jest no, bardzo, bardzo szeroki, więc żeby znowu tutaj nie robić sytuacji takiej, że jeszcze najbliższą godzinę czasu będziemy, Państwo będziecie słuchali moich wypowiedzi, to może Panie Piotrze, przepraszam, by Pan sprecyzował. Ja wiem, o co Pan pytał wczoraj, natomiast no, nie chciałbym sam decydować, co by Pan chciał w pierwszej kolejności ode mnie usłyszeć. Ja mam pełnomocnictwo Pana Prezydenta Szymczyka do rozmów. Mówiłem, że pewne rzeczy są w kompetencjach gospodarki komunalnej. Ja dostałem to pełnomocnictwo, żeby również i w tym zakresie się wypowiadać. Mam również materiały, więc prosiłbym o sprecyzowanie. Z nami też pani dyrektor Blankardes-Dudak, która specjalnie została do końca komisji, bo dotyczy to również w części i Wydziału Ochrony Środowiska, więc no jest to temat dosyć odległy, szeroki. No jakbym tak zaczął mówić od samego początku, więc może Panie Piotrze, sprecyzujmy, co jest dla Pana najważniejsze w tym momencie. Przepraszam bardzo, że tak odbijam piłeczkę, ale proszę tego tak nie traktować. No chciałbym jak najbardziej precyzyjnie, żeby nie zabierać Państwu radnym zbyt dużo czasu. No panie dyrektorze, chodzi dokładnie o sposób realizacji uchwały, którą żeśmy ostatnio podjęli, tak? I pamiętacie państwo, to była od razu też wzmianka o tym, że będziemy to etapować, że będą grunty od ulicy powiedzmy Cienistej, które w kolejnym, że tak powiem, podejściu miałyby być przekazane na zbiornik wstępny. Mowa też była o przekazaniu terenów od ulicy Żeglarskiej w kierunku ulicy Bryńskiego na centrum, już nie pamiętam, na siedzibę, tak, RZGW. No i chodziło też o ten wątek finansowy. To tylko te trzy sprawy. Dziękuję. Dobrze. Nie wiem, czy pan Leszek, panie przewodnicząca... Właśnie chciałam zapytać pana Daniewskiego, czy pan w tej tematyce, czy... Tak. Znaczy w tej tematyce zalewu Zeborskiego bardzo dobrze została ta sprawa poruszona, bo wydaje mi się, że te wszystkie działania, które tam będą czynione tutaj z tym zbiornikiem wstępnym, który zrozumiałem, że jest planowany między tym zbiornikiem a ulicą Cienistą, chociaż ja mam tutaj odmienne zdanie na ten temat ze względu na to, że nie będzie to pełnego efektu tego zbiornika wstępnego ze względu na to, że nie odbierze on wód ściekowych, opadowych czy po roztopowych tutaj w okolicy Cienistej. Ja mam taką prośbę, nie wiem do kogo ją kierować, ale może do pani przewodniczącej, że w momencie, gdyby były jakieś sprawy pewnych już decyzji, czy ewentualnie projektów decyzji odnośnie sposobu, żeby Komisja Gospodarki Komunalnej była informowana o poszczególnych etapach działania. Bo zarówno ja, jak i tutaj koledzy z okręgu wyborczego i tego, jesteśmy no, żywo zainteresowani tym, czy bardzo zainteresowani zalewem Zęborzyckim, myślę, jak i wszystko. Pewne informacje tych krok działań były one jakby nie trzymane w szufladach, tylko były nagłaśniane, a szczególnie chciałbym, żeby to one były na Komisji Gospodarki Komunalnej. To jest jeden temat. I drugi temat, projekty dzielnicowe, projekt tego budżetu obywatelskiego, 9 projekt numer, jest przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów. O poprawę warunków morsów zabiegałem, później włączył się do tego jeszcze i pan radny, pan radny Popiel, także praktycznie te zainteresowania tym miejscem były bardzo mocne i artykułowane i we wnioskach i również chciałbym, żeby ktoś, kto będzie realizował ten projekt, a tu chodzi głównie o pewnie wiatę i miejsce, gdzie będzie można
tam skorzystać, się przebrać, żeby również na komisję, albo co najmniej ja osobiście, pewnie pan radny Popiel też by chciał, żeby te wszelkie wstępne projekty, które będą tam robione, bo ja już do tego podchodziłem kilka lat temu, jeszcze pan radny Popiel nie był proszony o pomoc, kiedy już była wizja MOSIR-u, kiedy już wstawiano paliki, że tu będzie wiata, tu będzie coś jeszcze i tak dalej. Oczywiście to później spełzło na niczym ze względu na to, że MOSIR nie dysponował środkami wystarczającymi, bo część środki były przekazane, ale one praktycznie nie dawały gwarancji wykonania właściwego i takiego dogodnego miejsca dla morsów. Także te dwie sprawy, które związane są z Zalewem Zemborzyckim, dobrze by było, gdyby one również trafiały na naszą Komisję Gospodarki Komunalnej. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Oczywiście ad jeden, jeżeli chodzi o zmiany zachodzące przy Zalewie Zemborzyckim, to oczywiście pewnie gro będzie monitorował pan dyrektor Nachuluk. Ja już w tym momencie się do niego zwracam z prośbą o informowanie na bieżąco Komisji Gospodarki Komunalnej. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj budżet obywatelski i ten projekt, który, o którym wspomniał pan radny Daniewski, no to jest tak, że oczywiście ja rozumiem i z jednej strony jest to zasadne, natomiast każdy z nas, myślę, ma też w swojej dzielnicy realizację pewnych tutaj realizacji z budżetu obywatelskiego i jakbyśmy tak zaczniemy je poszczególne te nie wiem, no może brakuje słowa, no poszczególne realizacje analizować, to no nie wiem, czy nam tu czasu nie zabraknie i 22 to nie będzie, to będzie taki standard. No ale oczywiście to też chciałabym usłyszeć. Pani przewodnicząca, przepraszam bardzo, prosząc panią o taką, ja nie twierdzę, że to ma być na komisji, tylko żeby, bo nie mam tutaj komu przekazać, nie ma. Rozumiem. Poza panem dyrektorem Nachlukiem nie mam tego przekazać, żeby w protokole zawrzeć takie informacje, że żeby zainteresowanych tym tematem radnych, jak i również rady dzielnicy. Ja nie mówię, żeby to pani pilotowało, tylko chciałem zgłosić ten temat, żeby on jednak był, żebym ja miał bezpośrednie jakieś informacje na etapie realizacji jego, czy pan radny powie, czy inni radni z tej dzielnicy, żebyśmy mogli się do tego odnieść. Nie to, że później stanie ta wiata, ci morso, ten nasze lubelskie klub morsów nie będzie też jakby stroną w sensie doradztwa, czy podpowiedzi i tak dalej i będzie to robione samo sobie. Więc chodzi mi o to, żebyśmy uczestniczyli w tym, w realizacji tego budżetu. Ja mówię osobiście, ja nie wiem, jak tam te pozostali radni. Myślę, że i pan Piotr Chodun jako człowiek z Polskiego też będzie chciał tam się pokazywać. Dziękuję. Jasne, rozumiem. No to myślę, że trzeba sprawę do dyrektora Chorosia przekazać, żeby tam odpowiednia osoba monitorowała, informowała panów. Tak, no zrozumiałam, że życzycie sobie tutaj, że życzy sobie pan radny dyskusję nad tym, na temat tego. Nie, pan życzy zapisu w protokole, gdzie tego oczekujemy tutaj z radni, czy tam pan, nie wiem, ja mówię o sobie, jeśli ten Ale to bezdyskusyjnie, we dwóch. To bez tak, więc ten protokół z komisji trafi do pana prezydenta, jak normalnie. Jasne. I pan prezydent, czytając te wnioski i tak dalej, skieruje odpowiednio do osób, które tym się tematem zajmują. Dziękuję. Bo gdyby, jasne, dziękuję. Sam przygotowałbym, tak. Jasne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy rozumiem, że punkt 17 sprawy wniesione został wyczerpany przez nas, przez Państwa radnych? Tak? Nie, no ja czekam na wypowiedź Pana Dyrektora. Tak, jeszcze odpowiedź Pana Dyrektora. Proszę. A oczywiście nie chciałem przerywać, tak, ale cało tak. Z poprzednią wypowiedzią jak najbardziej się zgadzam, to bezdyskusyjnie. Tak, jasne. Proszę, panie dyrektorze. Drodzy państwo, ja czekam, także spokojnie, nigdzie się nie udaje. Pani przewodnicząca, może zacznę od tej pytania tu pana Leszka, czy prośby. Panie Leszku, nie chowamy tego w szufladzie. Każdy dostanie tę informację, nie ma najmniejszego problemu. Wręcz nawet z wielką chęcią będę o tym mówił, pewnie nie będę miał za dużo do przekazania. Bo... Panie dyrektorze, przepraszam, nie chodzi mi o formy przekazywania, chodzi już w momencie, kiedy tam będą pierwsze przymiarki. Tak, tak. Ja teraz, panie Leszku, zbiornika... No, dobrze. Ja dam propozycję za moment państwu, bo proponuję, proszę państwa, żebyśmy na przykład, żeby to nie było, bo jest problem między sesjami, nawet spotkania się, czy żebym ja pisał do państwa, może umówmy się w ten sposób, że pani przewodnicząca, jeżeli nic nie będzie miała przeciwko temu, że umawiamy się, że na sprawach wniesionych, ja i tak jestem zawsze do końca na państwa komisji, zresztą jak na wszystkich od początku do końca, że w sprawach wniesionych ja będę mówił, co się wydarzyło przez ten miesiąc czasu w zakresie zalewu Wód Polskich, bo tak, panie Leszku, ma pan rację i pani przewodnicząca, niestety wszystko, co się dzieje w tym zakresie, ociera się o mnie, więc ja mam tą taką wiedzę połączoną, może nie zawsze na bieżąco, ale wcześniej czy później ona do mnie dotrze. Jak pan, panie Leszku, pozwoli, to ja jeszcze podsumuję na końcu to, co się działo poza mną, dobrze? A teraz bym odpowiedział na pytania pana Piotra w zakresie uchwały, w zakresie budowy tego Centrum Wód Polskich. Panie Leszku, czy jest taka zgoda? Tak, tak, bardzo dobrze, dziękuję. Tak. Więc przede wszystkim, proszę państwa, zacznę od tego, że o tym to już państwo wiecie, ja o tym mówiłem. 30 czerwca został podpisany protokół zdawczo-odbiorczy z Wodami Polskimi w obecności MOSiR-u, gdzie przekazaliśmy wszystkie grunty, ale nie wszystkie nakłady związane z decyzją wojewody sprzed 2 lat. Nie zostały przekazane nakłady, które były naszą własnością. Na to państwo podejmowaliście uchwałę, o której pan Piotr mówił, 3 września. I proszę państwa, to jest w tej chwili na takim etapie, że myśmy wywiesili 12 października wykaz. Wykaz został zdjęty 2 listopada. Zgodnie z przepisami czekamy 21 dni, czyli do 23, 24 listopada. Mamy gotowy już projekt. On jest na dzisiaj w uzgodnieniu z Biurem Radców Prawnych. Za moment pan prezydent, myślę, że w następnym tygodniu po sesji podpisze zarządzenie lub akt notarialny. To jeszcze jest do rozważenia tak zwanego pełnomocnictwa specjalnego dla pani dyrektor Zdunek, aby mogła przekazać te nakłady. Jest to związane z ustawą. To nie są grunty, to są nakłady, więc potrzebujemy rozszerzonego pełnomocnictwa jednorazowego. Więc myślę, że to na początku grudnia, koniec listopada będzie rozstrzygnięte. Drugim etapem, proszę państwa, jest ZRID, który na Żeglarskiej się pojawił. Tam na podstawie ZRID-u są wydzielone działki, ale też, proszę państwa, razem z Wodami Polskimi prowadzimy podział gruntów wokół Zalewu Zemborzyckiego w celu, po pierwsze, primo przekazania jednej z działek MOSiR-owi, które i dzisiaj jest w posiadaniu, są już Wody Polskie, ale i przekazania działek gminnych Wodom Polskim. Ja nie mówię dzisiaj, w jaki sposób to się panowie, państwo radni, odbędzie. Czy odpłatnie, czy bezpłatnie,
czy w inny sposób. To nie jest przesądzone, trwają rozmowy panów prezydentów z Wodami Polskimi zarówno oddziałem lubelsko-zamojskim, jak i w Warszawie, więc na ten temat jeszcze nic państwu nie powiem, bo moja wiedza, powiedzmy, jest niepotwierdzona. Może w ten sposób. Czyli te ustalenia nie zostały zakończone. A podziały są uzgodnione z Wodami Polskimi. Myśmy powołali geodetę, geodeta skończył. Jest to na etapie w tej chwili wniosku do geodezji. Ten wniosek poszedł chyba wczoraj, bo komplet dokumentów geodeta złożył, dlatego że no niestety tu z przykrością muszę powiedzieć, Wody Polskie bardzo, bardzo, bardzo długo nam tego nie uzgadniały. My jesteśmy gotowi od wiosny, mamy listopad, dopiero uzgodniliśmy te podziały. W międzyczasie, tu nie odpowiem państwu, na jakim to jest etapie, Wody Polskie były zobowiązane do dokonania pewnych podziałów na swoich działkach. Nie poinformowali nas, na jakim są etapie, nie mamy uzgodnień, nie mamy nic do zaopiniowania. Czekamy, grzecznie czekamy, zobaczymy, co się z tego urodzi, więc w tym zakresie państwu nic nie powiem. Tak jak powiedziałem, nasz podział jest już zaopiniowany przez Wody Polskie, jest w geodezji, czekamy na postanowienie o podziału i rejestracji tego podziału w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Mamy nadzieję, że ta cała procedura, ona się wiąże ustawowo, jest opisana, więc te terminy no niestety muszą być ustawowe. Myślę, że do końca roku się to zakończy. Teraz tak, trochę narzekania, bo nie byłbym sobą, gdybym powiedział, że to tak fajnie idzie. Jak robiliśmy, przygotowywaliśmy tą uchwałę, jak państwu informowałem, to mówiłem też o tym, że pewne składniki majątkowe, które dzisiaj są na terenie gminy Lublin, chociażby zapora czołowa, tak, czy nakłady na zaporę boczną, którą żeśmy anonimowali, będą przekazane i tam wiążemy to z pewnymi również ruchami ze strony Wód Polskich. Mówiłem między innymi o ustanowieniu służebności dla ścieżek, które są w tej chwili na terenach działek, które są już Wód Polskich, tak? Mówiłem o tym terenie, o którym też dzisiaj wspomniałem, niezbędnym dla Mosiru, gdzie znajduje się te nasze baseny i centrum rekreacyjno-wodne. Mówiłem też o ewentualnym podjęciu rozmów dotyczącym, jak mamy przekazać zaporę czołową, to chcielibyśmy mieć oświadczenie woli, że w momencie tego aktu notarialnego zostanie ustanowione przejście i przechód dla naszych mieszkańców, tak żebyśmy mogli bez problemu korzystać z tego rekreacyjnego przejścia, żeby ono nie było zamknięte o pętla zalewu. Niestety do dnia dzisiejszego Wody Polskie nie zajęły stanowiska, nie zrobiły żadnego ruchu. Może czekają na ten ruch przedstawienia protokołu z tej uchwały. Nie wiem, będziemy czekali. W międzyczasie, proszę państwa, Wody Polskie do Wydziału Architektury złożyły wniosek o warunki zabudowy tego centrum, o którym pan, panie Piotrze, mówił. Pierwszy wniosek został przeze mnie zaskarżony, dlatego że Wody Polskie kompletnie pominęły ustalenia pana prezydenta Żuka i pana prezydenta Szymczyka w zakresie przekazanych gruntów. Zaakceptowanie tak tej inwestycji zblokowałoby rozbudowę ulicy Żeglarskiej, nie mielibyśmy w ogóle rezerwy. Akurat tutaj po interwencji pana prezydenta Szymczyka Wody Polskie bardzo szybko dostosowały ten swój plan do tych ustaleń związanych z podziałem, tak, gruntów i ewentualnie z tym, co mamy zamiar im przekazać. Na dzień dzisiejszy chyba
Został tylko jeden problem w zakresie uzgodnienia przebudowy sieci sanitarnej, ale to spokojnie sobie poradzą. Myślę, bo tam będzie trzeba przebudować część sieci sanitarnej. Budynek został odsunięty zgodnie z akceptowanymi wcześniej podziałami i uzgodnieniami pana prezydenta z Wodami Polskimi w zakresie działek, które im przekażemy. Myślę, że lada moment te warunki zabudowy będą, a w międzyczasie dogadamy się co do reszty. Więcej, jak to się mówi, grzechów nie pamiętam. Panie Leszku, w innych wydziałach więcej się nic nie dzieje w zakresie przyjmowania zalewu, bo tu nie mówimy, panie Piotrze, ani o retencji, nie mówimy tutaj ani o opłatach związanych z deszczówką, ani o postępowaniu, które prowadzi pani dyrektor Blanka West. Jeżeli ktoś, panowie, jeszcze chcecie lub coś za mało powiedziałem, oczywiście służę odpowiedzią. Dziękuję panu dyrektorowi. Pan radny Daniewski jeszcze. Ja tylko jedno zdanie, bo wyglądało to w momencie, kiedy okres próby odbierania tego zalewu zamborskiego miastu było tyle emocji. No, wiązano to z pewnymi politycznymi działaniami wyborczymi i tak dalej. To bardzo się cieszę, że w tej chwili zaczyna to nabierać normalności. I to myślę, że dzięki panu wojewodzie Leszkowi Sprawce chyba tak to się idzie w miarę układnie i jestem spokojny, że jednak te działania będą one jakby współdziałaniami miasta i wojewody w tym zakresie, czy tutaj Wód Polskich. Także no, troszeczkę optymizmu i pan tutaj wstrzyknął do tej sytuacji, bo cieszę się, że jednak zrozumieliśmy, że musimy działać, bo zalew jest ani lewej, ani prawej strony, tylko mieszkańców Lublina. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja może jeszcze w uzupełnieniu. Ja nie przekazałem państwu działań Wód Polskich związanych z taflą wody i z inwestycją, bo tutaj pewne przetargi zostały przez Wody Polskie ogłoszone, natomiast no, ja nie czuję się uprawniony do mówienia o działaniach Wód Polskich, działaniach inwestycyjnych w zakresie Zalewu Zamburzyckiego. Także państwo wybaczcie, ale nie będę mówił, co robią wody. Jeżeli nie uczestniczy w tym miasto, no po prostu nie chciałbym wchodzić w temat. Bo ja, przepraszam jeszcze. Mikrofon, panie Leszku. Proszę. Panie radny, przepraszam, panie przewodniczący, dodam jeszcze. Miasto musi uczestniczyć, bo miasto to mieszkańcy. A mieszkańcy to ci, którzy korzystają, którzy mieszkają w rejonie tych inwestycji, które będą tutaj realizowane. Także dziękuję bardzo. Panie Leszku, tak, zgadzam się, no ale nie mogę na przykład komentować, że Wody Polskie ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji inwestycji, którą oni są gospodarzem. No, trudno będzie mi śledzić. Ja mówię w tym znaczeniu przekazywania do państwa informacji. Tak, miasto nie uczestniczy w postępowaniu przetargowym. Ja wiem, bo no, interesuję się tym, ale może mi coś umknąć po prostu. Ale panie dyrektorze, ja myślę, że mamy w komisji dwóch kolegów, którzy będą mieć dostęp do informacji od Wód Polskich na pewno na bieżąco i się z nami podzielą tym. Z wielką chęcią oddam zawsze głos i też posłucham. To mogę? Pan radny Popiel na zakończenie? Tak. Ja zasadniczo mam informacje takie, że jak siedzę na rybach, to widzę barkę pływającą po zalewie, która dokonywała badań gruntu, tak? I te działania chyba już faktycznie w tym momencie zostały zakończone. Natomiast tak, szanowni państwo, myślę, że no jest grupa osób po prostu bardzo mocno zainteresowanych tym tematem, oczywiście my jako radni, ale i nie tylko. Ja przypomnę, że Wody Polskie obiecały, to było na konferencji prasowej w sierpniu, bo sam jeszcze o to bardzo mocno dopytywałem i zabiegałem o to, obiecały konsultacje społeczne,
i nie wiem, jak w dobie pandemii oni sobie z tym poradzą. Tutaj myślę, że ten materiał, który zostanie opracowany po tych już kończących się działaniach związanych z analizą gruntu, że to zostanie nam w jakikolwiek sposób tutaj przedstawione. Ale myślę tak sobie, Pani Przewodnicząca, że dobrze by było po prostu, gdybyśmy kiedyś zaprosili na naszą komisję, jeśli nie będzie możliwości tych konsultacji społecznych. To mówię wprost, bo jeśli nie ma takiej możliwości, no to zaprośmy na którąś tam komisję, myślę, że w środku zimy, przedstawicieli z Wód Polskich i niech zaczną mówić po prostu o tym, co zostało do tego momentu wykonane, tak? Bo tam wątek główny, już na zakończenie to tylko dopowiem, był taki, że oprócz przekazywania tych wszystkich urządzeń, to stanęło na tym, że zbiornik wstępny i tak musi być zrealizowany i tak, bez względu na ten wariant. I oni to robią. Tylko kwestia, czy miałby być zalew pogłębiony, czy tylko odmrożony. To miało wyjść dopiero na podstawie tychże badań i to myślę, że jest sednem. Niech zaprośmy ich kiedyś na komisję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Myślę, że jest to najrozsądniejsza propozycja, czyli zaproszenie przedstawicieli Wód Polskich i z prośbą o przedstawienie prac podjętych, a nie tylko monitorowanie przez pana dyrektora, który jest tak jak nie jest stroną w tej sytuacji, czy też prośba o monitorowanie tutaj panów radnych, czyli zwrócenie się do źródła i myślę, że do źródła się zwrócimy i oczywiście zaprosimy, a nawet może poznamy grafik jakichś działań Wód Polskich i będziemy zgodnie z tym grafikiem komunikować się z wodami. Myślę, że to też jest dobry pomysł, komunikować się w sensie zapraszać i prosić o informacje w tej gestii. No nic, dziękuję. Czy pan dyrektor jeszcze chce? Tak, pani proszę przewodnicząca, bardzo. Chciałbym usłyszeć od pani, czy ta moja propozycja, że przyjmujemy, że w tych wolnych wnioskach, jak będę miał coś do powiedzenia na ten temat, jak się coś wydarzy między sesjami, będę udzielał informacji. Jeżeli to jest do zaakceptowania, to dziękuję bardzo. Oczywiście, że jest. Tak? Nie słyszałam pana radnego. Bierze pan dyrektor, zrobi nam przysługę. Oczywiście tak. Mhm. Bardzo dziękujemy, szczególnie, że zapewnie nie na każdej Komisji Gospodarki Komunalnej temat zalewu Zębożyckiego się będzie pojawiał, więc w tych wolnych wnioskach kwestia jest dopuszczalna i mile widziana. Tak, to dziękuję bardzo i już podsumowując naszą dzisiaj owocną pracę, dziękuję bardzo wszystkim Państwu radnym, Państwu dyrektorom za obecność i za udzielanie nam odpowiedzi. Tutaj szczególnie podziękowania do Pana Dyrektora Nachuluka. W związku z tym, że punkt 17 sprawy wniesione został wyczerpany, zamykam posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Proszę o podpisanie listy obecności. Dziękuję Państwu bardzo.